Dzień dobry, witam wszystkich ponownie w Remediach. Dzisiaj naszym gościem jest Konrad Wojtyła. Witamy serdecznie. A spotkanie poprowadzi Artur Liskowacki. Również serdecznie witamy. Spotkanie odbywa się w ramach projektu Menu Literackie, dofinansowanego z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te spotkanie, propozycja, którą złożył mi Konrad Wojtyła, żebym poprowadził to spotkanie, była dla mnie także taką podróżą sentymentalną i takim okazją do refleksji na temat literatury w Szczecinie w ciągu ostatnich, to można już powiedzieć, kilkudziesięciu lat. Od kiedy pan jest w Szczecinie? 2003. No to właśnie, to już jest 21 nawet. Pierwsze nasze spotkanie, pozwoli pan, panie Konradzie, że wrócę do prehistorii, bo będziemy dzisiaj mówili o nowych książkach, ale chciałem jeszcze właśnie zahaczyć o ten swój prywatny kontakt z panem. Było przy okazji tomiku Free Love, czy Wiersze Fatalne? Już dokładnie tego nie pamiętam. Jednego z początku tego... Chyba Wiersze Fatalne. Wiersze Fatalne. Widzicie państwo, Konrad Wojtyła jest człowiekiem, który jako twórca lubi prowokować. Tytuł Wiersze Fatalne, no to fatalne wiersze, prawda? No, doskonale był świadomy z pewnością tego, że tak ten tomik tytułuje, zwłaszcza, że jak się z czasem okazało, z latami stał się poetą coraz bardziej, jak to mówi Leszek Szaruga i inni teoretycy literatury, lingwistycznym. Ten lingwist, do którego jeszcze dojdziemy, to jest jedna sprawa, ale to nasze wspomnienie, czy moje wspomnienie z panem Konradem wiąże się z tym, że poproszony zostałem o napisanie posłowia, czy też takiego blurbu, jak to się mówi, na okładkę. I tak byłem pierwszym literatem, do którego się Konrad tutaj wcześniej zwrócił, co było dla mnie sygnałem, że wiadomo o mnie w Zielonej Górze, czyli w świecie. Do Zielonej Góry wrócimy, potem pan Konrad się skarżył, że zostaliśmy schlastani za ten tomik gdzieś w jakiejś nieistniejącej już dzisiaj piśmie literackim. Czas mija, od tego momentu Konrad Wojtyła, będący młodym i dobrze zapowiadającym się poetą, jest już tylko młodym poetą, przestał się zapowiadać dobrze, dlatego że się już zapowiedział wcześniej, jest dzisiaj cenionym poetą o ogólnopolskiej renomie, a także badaczem literatury, konkretnie jednego literata, wojaczka Rafała, o czym też będziemy mówić. Tak więc widzicie państwo, nasze relacje są od dawna literackie, a dzisiaj ja mogę jeszcze dodać do tego taką jedną rzecz, która mi tknęła, kiedy czytałem pański piękny tomik Schizofrenia, że, bo tam są, bo ten tomik jest dedykowany mamie, o której te wiersze są poświęcone. I jest w tym właśnie także biograficzny rys zawarty, jak to zwykle bywa w naszym życiu, dwoma datami, datami życia i śmierci. Otóż mama pana Konrada, pani Anna, urodziła się w roku 1956, tak jak ja, czyli jest między nami jedno pokolenie, co dobrze może świadczyć o takim następstwie jakimś literackim w Szczecinie, że się tak co pokolenie wymieniamy. Chciałbym przynajmniej, żeby tak było. Ja przynajmniej jestem przekonany, że Konrad Wojtyła nie tyle będzie moim zastępcą, następcą, bo nie jest, bo każdy ma swoją drogę życiową, ale jest z pewnością twórcą, który będzie ważny dla Szczecina i Szczecin sobie to powinien coraz bardziej uświadamiać, a uświadamia sobie jakby średnio, o czym mówiliśmy z panem Konradem nieraz, bo my mamy taką w Szczecinie, kończę już tę swoją przedługą przemowę, bo mamy taką w Szczecinie taką dziwną tradycję, że z jednej strony bardzo doceniamy tych, którzy są bardzo nasi, to znaczy, że my ich znamy, niekoniecznie musi ich znać Kraków, Krastystaw czy Olsztyn, ale z drugiej strony doceniamy tych, którzy są znani powierzchownie w Polsce, no bo są znani, bo się o nich mówi, bo funkcjonują ich nazwiska w jakiejś ogólnodostępnej prasie. Konrad Wojtyła jest znany nie z takich pozornych względów jak pierwszy i drugi, tylko dlatego, że rzeczywiście znaczy w świecie literackim w Polsce,
zarówno jako autor cenionych tomów wierszy ukazujących się poza Szczecinem, co będzie Konrad z pewnością jeszcze mówił, bo to jest ciekawe bardzo, że te tomiki jego ukazują się poza Szczecinem. Nie było żadnego tomiku szczecińskiego? Chyba nie było. Żadna książka no nie ukazała się. No widzicie państwo, ciekawie tak właśnie się składa. A druga rzecz, że jest bardzo znany z tego, że mocno tkwi w środowisku poetów z okolic Instytutu Mikołajowskiego i w związku z tym jest znanym badaczem literackim i znaną postacią. Bywa na festiwalach, jest rozpoznawalny wśród najwybitniejszych polskich poetów. Teraz przejdziemy do tego, o czym w zasadzie powinna być mowa, a nie o tym, co Lis Kowalski ma do powiedzenia z tej okazji. Otóż pan Konrad wydał ostatnio trzy bardzo interesujące książki, muszę państwu powiedzieć. Pierwsza, będąca plonem jego prac naukowych i związana była z jego doktoratem, czyli dotyczyła pierwiastka religijnego u Rafała Wojaczka. I związana była z jego badaniami z Rafałem Wojaczkiem, o których nam niewątpliwie odpowie. Druga, niezwykle muszę państwu powiedzieć, interesująca, w Kronice Skóry, zatytułowana tak akademicko, recepcja twórczości Rafała Wojaczka w XXI wieku. Zapewniam państwu, że to jest książka, którą momentami czyta się jak dobrą powieść sensacyjną, dlatego że są tutaj opowieści, o ile Rafał Wojaczek, a myślę, że wszystkim tu obecnym jest doskonale znany jako nie tylko skandalista, ale jako poeta tego ranga, myślę, że z latami będzie rosła w polskiej literaturze, bo kiedyś go traktowaliśmy jako taką fajną, mroczną legendę, ale od dawna już widać, również za sprawą pana Konrada, że to jest po prostu poeta, był po prostu poeta wybitny i ciągle go można poznawać na nowo. A w tej książce mówią o nim ludzie różnie. Mówią o jako o człowieku blisko im znanym, wcale niejednoznacznie postrzeganym przez nich jako chuligan, z pewnością człowiek powikłany, trudny, gorzki, bolesny. A w drugim są niezwykle interesujące interpretacje jego twórczości, Rafała Wojaczka. Wszystko to zebrał Konrad Wojtyła, dlatego to jest książka bardzo autorska, bo to nie jest tylko kwestia, że Konrad Wojtyła zebrał, ale dotarł do tych wszystkich ludzi, których w większości, domyślam się, zna bardzo dobrze, albo zna ich twórczość dobrze, więc jest to bardzo autorska książka, tak można powiedzieć. O niej też bym chciał, żeby nam powiedział. A trzecia książka to jest jego najnowszy tomik wierszy, Schizofrenia. Tutaj tak na marginesie muszę państwu powiedzieć, że związki z Konradem Wojtyłą nie tylko są trwałe i znane, już państwu powiedziałem, nie tylko data urodzin mamy pana Konrada, ale i ja odnajduję takie pierwiastki, nawet w tytułach się spotykamy. Będziemy o tym jeszcze mówić, co nas różni, co nas łączy. Ja napisałem książkę Scherzo, przez K pisano. To jest Schizofrenia. Jednym z wierszy Scherza, właśnie Schizofrenii, jest wiersz Spowieść. Ja napisałem książkę Spowiadania i Wypowieści. Kurczę, coś jest na rzeczy, żeby się tak od dawna widujemy i znamy. Książka, proszę państwa, bardzo niezwykła. Będę jeszcze o nią pytał, zanim oddam słuchawkę, mikrofon. Dlatego niezwykła, że to są wiersze bardzo osobiste, a jednocześnie są to wiersze, które można czytać absolutnie bez jakiegoś kontekstu prywatnego. Są to wiersze o umieraniu, a może nie tyle o umieraniu, co o bycie człowieka. Zbigniew Mikołajko pisze do tego bardzo piękne posłowie, o Zbigniewie Mikołajce też powiemy w twórczości pana Konrada. Pisze o tym piękne posłowie, którym właśnie wytłumaczy, czym jest ta poezja. To jest poezja o tym, że się jest i nie jest jednocześnie, że życie jest, jak to mówił Wojaczek i do tego też tutaj się odnosi, taką krótką nieśmiertelnością, taką krótką wiecznością, którą każdy z nas przeżywa. To jest bardzo piękna myśl i sądzę, że w pańskim tomiku ona powraca właśnie bardzo dotkliwie, boleśnie, bo doświadczona, jako myśl doświadczona przez samego siebie, ale jednocześnie rozwija panią twórczo. Krótko mówiąc, panie Konradzie, trzy ważne książki w krótkim czasie. Jak pan to godził ze swoją pracą dziennikarza radiowego, później pracownika naukowego? W którym miejscu pan jest swojego pisania w tej chwili? Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo
Po drodze jeszcze był album Byłem Jestem też poświęcony Wojaczkowi. Ja co prawda byłem tylko redaktorem prowadzącym, a Maciej Melecki, dyrektor Instytutu, był redaktorem inicjującym, ale jak Państwo wiecie, te dwie funkcje tylko ładnie wyglądają na czwartej stronie wkładki do książki. Zrobiliśmy też taki duży album pokazujący Rafała Wojaczka poprzez różnego rodzaju faksymilia, dokumenty, niepublikowane zdjęcia Mikołowa. Mieliśmy to szczęście, że szukając zdjęcia na okładkę mojej książki o wojaczku religijnym, Maciej Melecki przypomniał sobie, że zdjęcie, które ja wybrałem na okładkę, to było zdjęcie Rafała Wojaczka na cmentarzu na tle grobów odpalającego papierosa. Maciej Melecki przypomniał sobie, że to zdjęcie wisiało w domu Wojaczków. Zaczęliśmy robić takie dość intensywne poszukiwania, kontaktując się z wdową po Andrzeju Wojaczku, czyli bracia Rafała, że być może, kiedy oni porządkowali mieszkanie, to gdzieś to zdjęcie się u nich zawieruszyło. Po czym się okazało, że wdowa po Andrzeju stwierdziła, że tego zdjęcia na pewno nie ma, ale przypomniała sobie, że tuż przed wybuchem stanu wojennego przyjechał do Mikołowa Niemiec, Silvio Godon, który przed wybuchem stanu wojennego postanowił napisać pracę magisterską o Rafale Wojaczku. Zaprzyjaźnił się wtedy z Andrzejem i Andrzej na potrzeby tejże pracy magisterskiej, która finalnie została napisana w języku niemieckim, na co musiała być zgoda, zdaje się, 12 czy 13 profesorów, bo on tutaj przyjechał na jakiś staż, czasy były niepewne. W każdym razie wtedy Andrzej podarował mu całą teczkę rękopisów i niepublikowanych zdjęć. A tenże Silvio Godon, jak przyjechał w tych mrocznych czasach do Polski, ponieważ był za zachodniej granicy, więc operował aparatem Kodak, który robił kolorowe zdjęcia w tamtym czasie, więc uwiecznił jeszcze Mikołów z lat 80. No i nagle się okazało, że w poszukiwaniu tegoż zdjęcia, które miało być najpierw okładką mojej książki, zawędrowaliśmy nad Jezioro Bodeńskie. Odnaleźliśmy tego Sylwia, który doszedł do wniosku, że on w zasadzie od dobrych 30 lat chciał oddać te wszystkie rzeczy i nie wiedział komu. No i szczęśliwym zbiegiem okoliczności, dzięki temu Instytut Mikołowski pozyskał sporo rękopisów wierszy i tak naprawdę po zbiorach Biblioteki Ossolineum jest drugim miejscem, który ma najwięcej rękopisów Rafała Wojaczka i różnego rodzaju unikatowych pamiątek. Zdjęcia tego, które ja chciałem mieć na okładce Antychrysta, nie udało się odnaleźć. Ono było raz publikowane, zdaje się, w Odrze, więc wykorzystaliśmy wszystkie nowinki technologiczne, żeby to zdjęcie trochę podreperować i ono jako tako wygląda na okładce mojej książki. I to rzeczywiście w bibliografii wygląda, powiedziałbym, nawet całkiem nieźle, biorąc pod uwagę to, że w 2021, zdaje się, wyszedł ten Antychryst mój, który ma 500 stron, a to i tak jest wersja skrócona, bo jak składałem swoją rozprawę doktorską, to mi moi przyjaciele i koledzy powiedzieli, żebym nie zawyżał poziomu na uczelni i żebym może napisał jakiś doktorat, bo to jest habilitacja. Uparłem się i powiedziałem, że nie ma absolutnie takiej możliwości, tym bardziej, że ja przecież ten swój doktorat dość intensywnie przenosiłem. Nie wiem, jakie tam u zwierząt są najdłuższe ciąże, ale to i tak była dłuższa niż najdłuższa. A wszystko dlatego, że my w 2015 roku dokonaliśmy jeszcze dość istotnego odkrycia, czyli odkrycia nieznanych wierszy i prozy Rafała Wojaczka. Więc to był świetny pretekst i świetne wytłumaczenie, dlaczego ja tak długo piszę ten doktorat. No bo się pojawiły nowe rzeczy, człowiek odkrył, wypadałoby, żeby to opisał. Oczywiście to z przymrużeniem oka, no bo prawda jest taka, że ten doktorat powinienem napisać dawien dawno, ale rzeczywiście te nowe teksty, zwłaszcza proza, rzuciły nowe światło i trochę to trwało. No i to poszło dość szybko, bo w momencie, kiedy ja tak naprawdę kończyłem Antychrysta, pojawił się pomysł na ten album.
W albumie, poza różnego rodzaju zdjęciami i tym wszystkim, co udało się zgromadzić przez lata, między innymi jest też taki wątek trochę szczeciński, Dobromira Kożucha, który otrzymał pokaźne archiwum od Staszka Chacińskiego. Dobromir Kożuch był trochę związany ze Szczecinem, więc wracam do tej kwestii. Zdaje się, że chyba swój debiut wydał w Szczecinie przed laty. Więc ten album jakby powstawał w tak zwanym międzyczasie. Jednocześnie do tego albumu, żeby to nie było tylko tak, że robimy album ze zdjęciami, ja wybrałem, zdaje się, 5 albo 6 tekstów, z czego chyba tylko jeden mój był tekstem premierowym i był poświęcony kolejnym trzem albo czterem nieznanym tekstom Rafała Wojaczka, które pojawiły się po tym, gdy zrobiliśmy Nie te czasy. I teraz trochę przyspieszam. W międzyczasie cały czas chodziła nam po głowie taka antologia zbierająca najistotniejsze teksty poświęcone Wojaczkowi, czyli w Kronice Skóry. W 2001 roku pojawiła się niepublikowane skądinąd. To znaczy z jednej strony publikowane, ale nie w całości, nie z tymi kołami i w innych wariantach. W 2001 roku pojawiła się książka też zatytułowana Który jest? Rafał Wojaczek w oczach badaczy, przyjaciół i krytyków. I ona była pod redakcją Romualda Cudaka i Macieja Maleckiego. I to był taki wzorzec dla tej publikacji. A ponieważ ja stoję na stanowisku, że ten przełom wieków był dość istotny o Wojaczka, bo jak Państwo pamiętacie, w 1999 roku swoją premierę miał film Wojaczek Lecha Majewskiego, gdzie Wojaczka zagrał Krzysztof Siwczyk, pracownik Instytutu Mikołowskiego, a w 2001 roku właśnie pojawiła się z jednej strony ta istotna książka, ale też pojawiła się taka ważna publikacja Inne bajki Romualda Cudaka. I patrząc, jak ten czas szybko leci, doszliśmy do wniosku, że warto taką antologię wydać. Co więcej, jak się ukazał ten mój Antychryst, to mam takiego jednego ulubieńca, który bez względu na to, co napiszę, zawsze to skrytykuje. Jest taka cudowna recenzja 9-stronicowa. Autor nie napisał ani jednego dobrego słowa na temat tej mojej dysertacji, obronionej z wyróżnieniem i przyjętej bardzo dobrze przez wiele osób. No i on między innymi w tej swojej, no nie nazwę to recenzji, no w takim paszkwilu, przyczepił się takiego zdania, że jak to jest, że ja napisałem we wstępie, zrobiłem taki bilans recepcji tego, jak o Wojaczku mówiono od czasu właściwego debiutu, a tak naprawdę od debiutu w poezji w 65 roku doszedłem jakby do końca wieku. I napisałem takie zdanie, że opracowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się w XXI wieku, pozostawiam innym badaczom. Więc on mi wytknął, że jak to ja mogę cokolwiek napisać o Wojaczku, skoro nie zrobiłem całej recepcji do XXI wieku. No więc, żeby mu pokazać, że jednak da się to zrobić i zrobiłem, to podjąłem się zrobienia tej antologii. Zadziałał twórczo, tak zwana twórcza krytyka. A ponieważ nie jestem mściwy, a pamiętliwy, więc w tej antologii tekstu tegoż badacza nie ma żadnego, choć kilka istotnych opracowań o Wojaczku napisał. Oczywiście puszczam oko, nie ma, ponieważ były takie, a nie inne okoliczności. Książka ma swoją objętość i trzeba było się na coś zdecydować. I szczęśliwie w tym wszystkim się złożyło i trochę nieszczęśliwie, bo zdaje się, są tu aż 3 moje teksty, z czego tak naprawdę jeden jest taki właściwy, bo to jest wstęp, a 2 teksty, które wybrałem, to jest jeden właśnie w kontekście religijnym Wojaczka, ponieważ w zasadzie poza mną kolegą Hoffmańskim w latach 80. nikt o tym nie pisał, więc dałem fragment swojej książki trochę przerobiony i ponieważ nikt nie pisał o prozie Wojaczka tak szeroko, no to dałem przedruk z Nie tych czasów.
i napisałem tylko wstęp, ale to, co jest istotne, postanowiłem, że skoro mamy ten trójpodział władzy na przyjaciół, krytyków i badaczy, to dobrze by było zachęcić do udziału w tej antologii ważne postaci, które do tej pory o Wojaczku jeszcze nie napisały. Zrobiłem sobie w głowie taką listę osób, od których teksty chciałem zamówić na tę cudowną okoliczność. Jak Państwo wiecie, z zamówionymi tekstami tak bywa, że każdy napisze, a później jak przychodzi co do czego, to różnie z tym bywa. Jedną z takich osób był profesor Zbigniew Mikołajko, który napisał znakomity, nie nazwałbym tego esejem, no, trudno powiedzieć, co to jest. No, w każdym razie jest to bardzo osobisty, przejmujący tekst, który wyrwałem w ostatniej chwili i udało się też włączyć go do tomu. Bardzo mi na tym zależało, chociaż tutaj była, powiem Państwu już jako anegdotę, powtórka z rozrywki, bo jak zaproponowałem Mikołajce napisanie tekstu, to oczywiście bardzo się ucieszył, powiedział, że napisze i że świetnie. Po jakiś 3-4 tygodniach, może 5, jak zapytałem go, jak idzie pisanie tekstu, to stwierdził, że idzie świetnie, wszystko super i tak dalej. No więc cierpliwie czekałem, w międzyczasie też czekałem na zgody innych autorów, bo tak naprawdę przygotowanie takiej publikacji wiąże się z trzema kłopotami. Po pierwsze, trzeba się odezwać do autorów, których teksty chce się przedrukować albo chce się tych autorów o tekst poprosić. Szczęście moje jako redaktora było takie, że jeśli chodzi o teksty przedrukowane, każda z osób, do której się zwróciłem, wyraziła zgodę. Nie miałem takiej sytuacji, że ktoś nie chciał. Była jedna sugestia ważnej autorki. Jeśli ktoś z Państwa będzie miał tę książkę w ręku, to będzie łatwiej, bo autorek zbyt wiele nie ma. Nie dlatego, że jesteśmy mizoginistyczni, tylko po prostu tak wyszło. Ta autorka nagradzana, nominowana do nagrody. No niestety i teraz to się wszystko nagrywa. Ula się zgodziła i to było chwilę przed tym, jak dostała tę ważną nominację, albo chwilę po. W każdym razie nie była pewna swoich rozpoznań. Ona pisała o filmie Wojaczek i to był jej właściwie debiut w Arkadii tym tekstem. No i nie wiedziała, czy ten tekst jest dobry, czy go warto przywołać po raz kolejny, ale finalnie na to się zgodziła. I to jest drugi problem. Trzeci problem jest taki, że jeśli mamy przedruki, muszą zgodzić się na to wydawcy książek, które wcześniej te teksty opublikowały. No i czwarty problem, chociaż mówiłem o trzech, czwarty problem jest taki, że trzeba wydobyć teksty od osób, od których się je zamówiło. No i w ramach anegdoty sytuacja była taka, że profesor Mikołajko zapewniał mnie, że pisze i świetnie mu się pisze. Mniej więcej po 2 miesiącach stwierdził, że jednak mu się nie pisze. Zadzwonił do mnie i mówi, że to on w zasadzie może nie napisze, bo co on ma napisać, jak ja napisałem wszystko o tym religijnym Wojaczku, to co on jako religioznawca ma powiedzieć, że to w sumie bez sensu, bo ja wszystko napisałem. Zrzucił całą winę na mnie, więc mówię, no to może trzeba jakiś inny tekst napisać, nie ma takiej możliwości. No więc jakoś wybrnęliśmy z tego, że to jest moja wina, że ja napisałem o tym religijnym Wojaczku, to on napisze z perspektywy pokoleniowej. Pamiętam, że rozmawialiśmy chyba z 45 minut przez telefon, co wtedy było rekordową długością, bo z profesorem Mikołajko aż tak długo przez telefon się nie rozmawiało. To były takie incydentalne sytuacje, że rzeczywiście te rozmowy trwały długo. I wtedy przegadaliśmy tekst, który finalnie znalazł się w tej publikacji, że on będzie pokoleniowy. I pamiętam jeszcze dylematy profesora, bo mówi do mnie, że no on by chciał napisać taki pokoleniowy, tylko czy to będzie pasować, bo on by chciał napisać, że kiedyś ten Wojaczek coś mu robił, a teraz już robi mu trochę mniej. I czy to będzie stosowne? Ja mówię, no jak najbardziej będzie stosowne, bo nie robimy tutaj hagiografii, tylko robimy antologię istotnych tekstów. No i twierdził, że świetnie mu się pisze. Świetnie mu się pisze. Jak dzwoniłem do niego, to mówi, że już ma 70%, już ma 80%, już kończy. No to ja zadowolony, mówię, dobra, to wszystkim już te poprzesuwałem deadline'y.
No i czekam spokojnie, ale zaczynamy naprawdę wchodzić w te deadline'y. Odzywam się do Mikołajki, co z tym tekstem. I on do mnie mówi, że on jednak nie napisze. A ja mówię, jeszcze spokojnie, miałem dwie takie anegdotyczne sytuacje, jeszcze spokojnie mówię, no, że nie ma takiej możliwości. To się nie zgadzam w ogóle na to, żeby tekstu nie było. No i mówi, dobra, to spróbuję i że mamy się dzwonić za kilka dni. No i dzwoniłem do niego za kilka dni i mówi, że jednak nie da rady. Tylko sytuacja była taka, że on nie dawał rady, bo już rzeczywiście stan zdrowia nie pozwalał mu na taką intensywną pracę. Ja przypomnę Państwu, że był osobą, która jako autor, współautor opublikowała 1000 tekstów w 9 językach, więc to pokazuje jakby intensywność pracy. No i rozmawialiśmy przez telefon. On wtedy był na swojej słynnej zielonej szkole z Akademią 30+ z Gdańska i dzwonię do niego i się pytam, co z tym tekstem, bo w przyszłym tygodniu powinniśmy jakoś to zamykać. On mówi, no, że kończy, ale chyba nie da rady. No to wtedy w żołnierskich słowach przez telefon powiedziałem, że się na to nie godzę i absolutnie czekam na tekst. Po czym w ramach takiej prywatnej korespondencji jakby chciał mi pokazać, w jakim jest stanie, więc wysłał mi zdjęcia z tej wycieczki, gdzie no, wyglądał bez mała jak Witold Gombrowicz w kapeluszu uśmiechnięty, ale niestety ci studenci, doktoranci wozili go już na wózku inwalidzkim. I do dzisiaj nie wiem, czy on mi wysłał te zdjęcia, bo chciał, żebym je miał pod kątem pracy, którą teraz wykonuję i o której porozmawiamy, czy po prostu chciał się jakoś z tego wytłumaczyć, że nie jest w stanie napisać tego tekstu. No więc zrobiło mi się trochę głupio, ale czekałem spokojnie. No i ni stąd, ni zowąd. Byłem wtedy w Wiśle, w zasadzie pod Wisłą. Zadzwonił do mnie, że wysłał. No i tak czuję, że wysłał i tak podświadomie, dobra, to muszę szybko siąść i przeczytać, no bo wysłał. I pamiętam, że siadłem gdzieś tam, wyszedłem z boku na korytarz i zacząłem czytać ten esej w telefonie, co nie było łatwe, no to 20-stronicowy esej w telefonie, to jest duża sztuka. Zresztą też już byłem w jakichś tam różnych zajętościach i mówiąc krótko, w nie do końca dobrej formie na czytanie tekstów, bo trwała tam jakaś impreza obok, co się tam działo. No i pamiętam, tutaj Marzena siedzi i wysłałem jej ten tekst i mówię, weź przeczytaj ten tekst profesora, bo muszę coś szybko mu odpowiedzieć. I tak pobieżnie przeczytałem i muszę coś powiedzieć. No i ona przeczytała, zadzwoniła do mnie, używając polskiego określenia na Z. Znakomite. Tak, to pierwsza litera i ostatnia się zgadza. No w każdym razie odzwaniam do profesora i mówię, że tekst jest świetny i tak dalej. Nie, że na pewno nie, on nie jest do końca zadowolony i tak dalej, więc ja w ramach ostatniej deski ratunku mówię, profesorze, ale Marzena czytała i mówi, że on jest zaj. Naprawdę tak powiedziano, dobra, to w porządku, to można publikować. I to była taka sytuacja z profesorem. Czy zdążył profesor zobaczyć ten tekst w druku? Sytuacja była dynamiczna. Dynamiczna w ten oto sposób. Jak Państwo wiedzą, w marcu pojawiła się książka Ahatili, którą Zbigniew Mikołajko zrobił z Olgą Tokarczuk. Napisał taki potężny, prawie 100-stronicowy esej, bogato ilustrowany do libretta Olgi. Tę książkę jeszcze zdążył zobaczyć, w sensie fizycznie ją odebrać, natomiast tę antologię ja mu wysłałem do domu. Niestety nie zdążył jej jakby fizycznie odebrać, ale wiedział, że żona Ania Mikołajko odebrała tę książkę. I jak byłem odwiedzić profesora w szpitalu, w zasadzie no trudno powiedzieć, że to były odwiedziny, ale gdy pojechałem się z nim zobaczyć w szpitalu, to wziąłem te antologie i jak tak siedzieliśmy, to mu pokazałem i zapytałem, czy wie, co to jest. Mówi, że tak, że żona odebrała i że jeszcze
że jeszcze o tym sobie pogadamy, mówiąc krótko. Profesorze Mikołajce, też jeszcze pogadamy, myślę, bo również w związku z tym, nad czym pan pracuje, ale chciałbym jeszcze do tego wojaczka wrócić. Proszę powiedzieć, jest pan o pokolenie, tak jak powiedziałem, ode mnie młodszy. Dla mnie Rafał Wojaczek był już legendą literacką dla ludzi, którzy dojrzewali jakoś tam literacko w latach 70. Jak pan trafił na Wojaczka i czy od razu pan się z nim identyfikował w sensie wrażliwości, jakiejś takiej emocji literackiej, nie tylko literackiej, czy to było późniejsze jakby spotkanie? Kiedy to się zaczęło? Przez zupełny przypadek wypożyczyłem go w swojej wiejskiej bibliotece jeszcze. Żeby było zabawniej, z tym wyborem przerosło mnie serce, które wyszło w szczecińskim Globie, który opracowywał Józef Krzyżanowski. Tylko że jeszcze ja wtedy nie wiedziałem, że cokolwiek będę miał wspólnego ze Szczecinem. W każdym razie, tak jak szybko pożyczyłem tego Wojaczka, tak szybko go oddałem, ponieważ czytałem dużo, no to wziąłem tego Wojaczka i kompletnie z niego nic nie rozumiałem, ale to gdzieś była, nie wiem, szósta, siódma klasa szkoły podstawowej, więc prawdopodobnie po dwóch dniach go już oddałem. Natomiast już na wysokości ósmej klasy miałem tego Wojaczka, ten sam egzemplarz, nie będę tego rozwijał, bo to się teraz nagrywa, ale miałem już w innej okładce ten sam egzemplarz i nie rozstawałem się w zasadzie z tą książką i gdzieś tak na serio chyba w pierwszej, drugiej klasie liceum już przepadłem, jeśli chodzi o tego Wojaczka. I chyba już wtedy zaczynałem mieć manię kupowania wszystkiego, co o Wojaczku wyszło, nie tylko w polskich przykładach i w polskim języku. Dzięki temu w zasadzie w domu mam chyba wszystko. Poza wydaniem Wojaczka, które wyszło w Tel Awiwie w Izraelu, ale nie jestem w stanie się z nimi dogadać, że mi to wysłali. Chociaż była nadzieja, bo Róża Król kiedyś przez Róże Król z tego naszego towarzystwa społeczno-kulturalnego Żydów natrafiłem na panią, która zna jidysz, bo się okazuje, że Róża Król tak nie do końca. A to jeszcze jest taki... Trudno powiedzieć, że to jest przetłumaczone w jidysz, trudno powiedzieć, że to jest język izraelski, to jest taki neoizraelski. Więc poleciła mi taką Bebe Kamin, która była Polką, ale w 1968 roku wyjechała z rodzicami do Izraela i tak naprawdę język hebrajski, ten neohebrajski był jej pierwszym językiem. Ona się nauczyła języka polskiego po zdaniu matury, czyli jak miała 18 lat. Więc była dla mnie jakby idealnym, prototypowym czytelnikiem poezji i twórczości Wojaczka. No i ja tak dość oszczędnie, zachęcony przez Różę, napisałem do tej Baby Kamin, żeby ona mi chociaż przetłumaczyła ten spis treści, żebym ja wiedział, co jest w tym spisie treści. Więc ona najpierw przetłumaczyła mi spis treści i okazało się, że to jest ciekawe wydanie, bo poza poezją jest też fragment prozy z sanatorium. I później ją jeszcze poprosiłem o przetłumaczenie czegoś i ona się tak rozpędziła, że przetłumaczyła mi jeszcze całe posłowie tłumacza, plus tam jeszcze parę innych kwestii, ale już nie miałem śmiałości prosić ją, żeby mi kupiła tę książkę i wysłała, więc hebrajskiego wydania Wojaczka nie mam, natomiast mam wszystkie inne, ale to nie jest tak, że nie wiem, ja zacząłem czytać tego Wojaczka i od razu przepadłem. Ja jakoś musiałem też do tego Wojaczka dochodzić. Musiałem dochodzić, natomiast cały czas mam takie wrażenie, no bo są tacy, którzy twierdzą, jak długo można czytać jednego autora, nawet jeśli to jest autor wybitny. Natomiast Wojaczek jest autorem niełapalnym absolutnie i wystarczy zrobić sobie przerwę 2-3-miesięczną i wrócić do tych samych tekstów i nagle się okazuje, że one są o czymś zupełnie innym. Albo znajdujemy jakieś inne konteksty, które są dość istotne.
A poza tym ja od 2010 roku, kiedy wydałem Morze Boże w Instytucie Mikołowskim, jestem często na Śląsku, jestem w bardzo zażyłych relacjach z tak zwanymi poetami śląskimi, którzy czasami biorą mnie za swojego, co jest bardzo miłe, zwłaszcza w Szczecinie, będąc poetą śląskim. Więc trudno jakby nie żyć wojaczkiem jako postacią i twórczością wojaczka, dość często bywając w Mikołowie i na Śląsku, ale to wszystko ewoluowało i dochodziłem jakby do tego wojaczka, ale prawdą jest też to, że pracę magisterską już pisałem o Rafale Wojaczku. Oczywiście w takim przeklętym kontekście JOS-ów, czyli językowego obrazu świata, który nic nie mówi o poezji. No umówmy się, że to są jakieś frekwencje wyrazów, które pojawiają się częściej albo rzadziej. Natomiast jakby sposób pisania, opowiadania wierszem o pewnych rzeczach, metaforyka, odwaga formułowania pewnych słów, ucieczka od samego siebie, przecież wojaczek sezonem był bardziej różewiczowski niż jakikolwiek inny autor, odejście w stronę klasycyzmu i form klasycystycznych, no to wszystko się jakoś dość intensywnie rozwija, a poza tym trochę więcej już z tego wojaczka rozumiałem, trochę w nim siedząc i grzebiąc. I tak to wyszło. No właśnie, ale jeszcze dopytam jednym zdaniem, bo kiedy pojawił się pan w środowisku wojaczkologów, że tak to ujmę elegancko, był pan tam ciałem obcym. I zdaje się, do dzisiaj jest tak, czasami pan to odczuwał. Pan troszeczkę inaczej zaczął pokazywać wojaczka, niż to było ustalone jakby, niż to było przyjęte. I nagle pojawia się ktoś, kto ani wojaczka nie znał, młody w stosunku do tych wszystkich, którzy z nim pili wódkę. I nagle chce wiedzieć i być mądrzejszy od nich. Odczuwał to pan jakoś tak środowiskowy, taki pierwszy odruch, że skąd ten Wojtyła tutaj nagle o wojaczku, kiedy on nie nasz? Czy trochę tak, ale to było krótkotrwałe. To znaczy nigdy nie odczułem jakiejś takiej, nie wiem, no, literackiej blasfemii, no, czy jakkolwiek to nazwać. Oczywiście miałem różnego rodzaju dyskusje, które, mówiąc najkrócej, sprowadzały się do tego, że moje propozycje odczytań były trochę inne niż te do tej pory funkcjonujące i też... Właśnie ten religijny wojaczek, przecież o tym w zasadzie nie pisał prawie nikt. Religijny wojaczek to jedna, ale też jakby paradoks całej sytuacji polega na tym, bo my często rozmawiamy o stanie polskiej nauki, humanistyki, bo to się nagrywa, muszę dobrze zaakcentować, literaturoznawstwa i tak dalej. Po czym się okazało, że kiedy ja zacząłem na serio zajmować się wojaczkiem, to wyszło szydło z worka w postaci takiej, że wielu badaczy, którzy mienili się wielkimi znawcami, nie wpadło na pomysł, żeby zrobić jakąkolwiek kwerendę. Nie wpadło na pomysł, żeby wybrać się do archiwum Rafała Wojaczka, żeby te wszystkie rzeczy potrzymać w ręku. Poza tym ja być może wtedy też nie miałem takiego aparatu krytycznego, badawczego, też nie miałem takich narzędzi, natomiast jakby intuicyjnie mam wrażenie, że od początku tego wojaczka dobrze czytałem i rozumiałem. To jest taki pasus trochę Bogusia Kierca, o którym tu mówiliśmy, bo Boguś Kierc znakomicie czyta wojaczka, natomiast jakby brakowało mu oprzyrządowania, by te swoje rozpoznania dobrze Bogusław Kierc, aktor, jak państwo wiecie, ale także poeta i przez lata dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie. I też przyjaciel Rafała Wojaczka, który... Chociaż inny przyjaciel. Który, jak zapewnia, pił z nim tylko sok porzeczkowy, nigdy wódkę. No nie, chciałem nie, inny. No niech tak będzie. No i w każdym razie, jeśli wrócić do rozpoznań Kierca, kiedy on mówił na przykład, że Rafał Wojaczek jest kimś takim jak Chrystus, bo on mówił, formułował takie zdanie, tylko jakby nie potrafił tego uzasadnić, stąd się brała fala krytyki, że Kierc przechodzi sam siebie, że stosuje analogie niestosowne i tak dalej. Pamiętam, były takie
takie teksty, które no dość mocno stawiały go do pionu, mówiąc najkrócej. Ja aż takiej sytuacji nie miałem, natomiast pamiętam, też miałem taką sytuację na Bruno Schulz Festival, była sesja wojaczkowa. Ja pamiętam, że co prawda nie miałem skończonego tego tekstu, ale między innymi zasygnalizowałem, że wypadałoby wreszcie napisać jakiś tekst o takiej synchronii między Brunonem Schulzem a Rafałem Wojaczkiem. Poczynając od sanatorium, poprzez różnego rodzaju figury i manekiny, nie manekiny, które się pojawiają, poprzez jakby tę postawę mizoginistyczną i szereg innych kontekstów. No i pamiętam, że wtedy taka mała grupka się dość mocno nade mną pastwiła. Później miałem trochę satysfakcji, bo jeden z tych badaczy później dość radośnie i niby samoistnie wspominał o Schulzu w twórczości Rafała Wojaczka. Ale też jakby z pewnej perspektywy ja mogłem zauważyć i dostrzegać pewne rzeczy, które być może były niedostrzegalne i też wskazywać elementy, o których do tej pory nie napisano. Bo ja tak naprawdę, pisząc o tym religijnym wojaczku, nie wyważam, czy jeszcze inaczej, nie podejmuje się tutaj jakiejś specjalnej wolty, no bo przecież to wszystko w tych tekstach jest. To jest jakby kwestia... Tam jest Chrystus i Matka Boska. No słynny i w ogóle... wiersz o Matce Boskiej, ojczyzna, Matka Boska. Jest Jezus, jest cała plejada motywów, czy trawestacji motywów z Pisma Świętego. Jest bardzo wiele kontekstów, mówiąc najkrócej, religijnych, operowanie językiem religijnym. No właśnie, ale antychryst pisze pan w tytule, prowokująco? No trochę prowokująco, no bo gdyby sobie zadać pierwsze pytanie, jaki z tego chuligana mógłby być poeta religijny, no to na usta się ciśnie odpowiedź, że żaden. Tym bardziej, że w ramach tej czarnej legendy też gdzieś funkcjonuje taka opowieść już świętej pamięci Jacka Łukasiewicza, jak to dostał od wojaczka swoje zdjęcie z wykaligrafowanym napisem INRI na czole. No jeśli wybrać poszczególne wiersze z tego pakietu tekstów wojaczkowych, to częściej znajdziemy teksty profaniczne, a nie takie, które podejmują temat sakrum. Natomiast trzeba pamiętać, że profanum bywa najwyższą formą wywyższenia mimo wszystko, nie? To znaczy negacja przez zaprzeczenie. Bardzo częsty chwyt u wojaczka, który wielbił, kochał, przecząc. Dokładnie tak. I ja tym tropem też poszedłem, a jednocześnie dość mocno zanurzyłem się w biografii wojaczka, nie w legendzie, a w biografii, która no jest dość ciekawą biografią w takim kontekście religijnym, począwszy od dziecka, które jednak zostało ochrzczone, chłopaka, który dość szybko rezygnuje z lekcji religii, bo zostaje spoliczkowany przez księdza. Wcześniej dość szybko umiera jego siostra. Więc on też dość szybko jakby wchodzi w te konfrontacje ze śmiercią, a z drugiej strony Mikołów też jest dość specyficznym miejscem, bo jak popatrzeć na Mikołów z lotu ptaka i popatrzeć na kamienicę wojaczków, to ona dokładnie znajduje się w takim trójkącie bermudzkim trzech kościołów, a w zasadzie czterech, bo jest kościół katolicki, obok jest kościół ewangelicki, a na tym trzecim wierzchołku była synagoga, którą wysadzono w 72 roku pod pretekstem przebudowy układu komunikacyjnego, do której to przebudowy nigdy nie doszło, ale synagogę wysadzili górnicy, a nie Niemcy w trakcie wojny. Była to przebudowa świadomości. Przebudowa świadomości. No teraz wracają, bo odkryto jeszcze fundamenty po tej synagodze. No i obok jest kościół Matki Boskiej Śnieżnej. Ja też... No to są na przykład ryzykowne tezy. Ja stawiam na przykład taką tezę, że Matka Boska Wojaczka to jest taka Matka Boska skrojona jakby z trzech wizerunków. Czyli z Matki Boskiej Śnieżnej,
która jest w Mikołowie, Matki Boskiej Częstochowskiej i matki własnej, która ma cechy boskie, mówiąc krótko. Choć biografia pokazywała, że z tą matką też różnie bywało. I dość dużo miejsca poświęciłem w ogóle śląskości. Śląskości jako miejscu z jednej strony wydziedziczenia, inności, obcości, ale też miejsca, które, mówiąc krótko, jest dość podatne na różnego rodzaju wpływy religijne i to wszystko, co działo się w ramach tych trzech kościołów wcześniej, też musiało jakoś na tego wojaczka oddziaływać i trochę to pokazałem, ale tak naprawdę wszystko jest w tekstach. Wszystko jest w tekstach i ja tutaj nie wymyślam na siłę. Można popatrzeć genealogicznie, gatunkowo, jakie elementy się pojawiają, począwszy od kolędy na przykład, poprzez pieśni i różnego rodzaju inne elementy, które znamy też jakby z rytuału kościelnego. Plus te wszystkie też formy wyznawcze, które mimo wszystko się pojawiają. On jest szalenie ciekawy, bo on jest trochę taki Anioł Ślązak, czyli Angelus Silesius, by odwołać się do innej postaci ze Śląska, czyli Anioł Ślązak, który w jednym ze swoich epigramatów pyta, kim ty Boże będziesz, kiedy mnie nie będzie. Nie? A z drugiej strony jakby takie formy wyznawcze i podobnie jest u wojaczka, który mówi o boskiej omnipotencji z jednej strony, ale oczywiście wykrzywiając to i raczej mówi o impotencji. Przepraszam za słowo, ale to jest cytat, jest też wyimek, kiedy on mówi, ach, gdybyśmy złapali tego skurwysyna, co nam ten świat wymyślił. No więc trudno powiedzieć, że to są jakby formy wyznawcze, ale z drugiej strony są takie wiersze, które są jeszcze bardziej profaniczne, czyli utożsamiania się wprost z Chrystusem. Jest wiersz Byłem Jestem, parafrazuję teraz, gdzie on mówi byłem Żydem, Jezusem, znów Żydem. Oczywiście ten Żyd jest w tym wypadku jakby personifikacją Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony mówi o Bogu jako gwieździe orientującej bieguny. Więc to jest mojego serca. Tak. Więc on nie jest ani całkowicie profaniczny, nie jest też, powiedziałbym, mocno wyznawczy, ale ponieważ cały czas operuje językiem religijnym, sięga do słownika religijnego, sięga do Biblii, więc wolno go absolutnie nazwać poetą religijnym, ale może jest tak, że każdy z nas, nawet Artur Daniel Liskowacki, też jest poetą religijnym, o czym nie wie. Ja mam łatwiej, bo nazwisko mnie predestynuje do pewnych form. Więc to nie było jakieś strasznie odważne. Podobnie jak strasznie odważnym nie było to, proszę sobie wyobrazić, że jak ja wydałem swoją książkę w 2021 roku, a Rafał Wojaczek zmarł w 71, to w mojej publikacji po raz pierwszy pojawił się w ogóle jakiś rozdział o tym, że Rafał Wojaczek był Ślązakiem. Przez 50 lat nikt nie wpadł na pomysł, by połączyć Mikołów, w którym się urodził, śląską rodzinę, śląskie wychowanie z tą poezją. Mnie się wydaje, że to jest niezwykle istotne. Tak samo jak ja o tym napisałem, a brakowało mi takiego tekstu, który odnosiłby się do bliskiego sąsiedztwa Mikołowa i Oświęcimia, czyli Auschwitz-Birkenau. Brakowało mi też takich elementów, że rodzina wojaczków po wojnie wprowadziła się do kamienicy Weissenbergów. To była jedna z najsłynniejszych, najbogatszych rodzin w Mikołowie. I ta cała rodzina została spalona w Auschwitz-Birkenau. Tam zdaje się, że z kilkunastoosobowej rodziny wojny przeżyła jedna czy dwie osoby. Więc wydaje się, że to są takie oczywistości, że już dawno powinny być podniesione. Podobnie jak sytuacja z ojcem Edwardem Wojaczkiem, który był na robotach przymusowych. I wrócił z tych robót przymusowych, ponieważ jego brat był lekarzem SS w randze
oficera i tak naprawdę brat prawdopodobnie zadbał o to, żeby ten Edward mógł wrócić, a wracał wtedy ze znanym państwu Gustawem Morcinkiem, który napisał Łyska z pokładu Idy. Wydaje się, że pewne rzeczy są oczywiste, tylko ta czarna legenda trochę zasłoniła. Pomieszała tą legendę bardzo skomplikowaną w gruncie rzeczy. Ona jest też czarna, właśnie, ale poprzez swoje kontrasty różnych czerni, a nie tylko tej jednej pijaczki. Ale też, drodzy Państwo, ja też muszę zdementować jedną rzecz. To znaczy, my oczywiście mamy ten obraz czarnej legendy wojaczka, awanturnika, pijaka wychodzącego przez szyby w oknie, no bo po co wyjść drzwiami, jak można inaczej. Rzeczywiście takie historie się zdarzały i to są, jak mówią nasi cudowni politycy, fakty autentyczne. Natomiast tym, co zastanawia, jest jakby praktyka twórcza wojaczka, bo jeśli sobie uzmysłowimy, że on debiutuje w 65 roku, w 71 już nie żyje, a mówimy o tej oficjalnej cezurze debiutu, prawda, i śmierci, no to mamy mniej więcej 6 lat aktywności literackiej. Prawda jest taka, że on wiersze zaczyna pisać 62-63, natomiast to był autor, który pozostawił po sobie nierzadko kilkanaście redakcji jednego tekstu, kilkanaście redakcji. Jak się popatrzy na zbiory wojaczkowe, na te wszystkie teczki w Ossolineum chociażby, to ja sobie nie wyobrażam, a no to jest też refleksja, która musi nam towarzyszyć, że o ile wojaczkowi zdarzało się pić, że rzeczywiście był alkoholikiem i trafił do poradni alkoholowej już jako nastolatek, jednocześnie podejmował próby samobójcze, to jednak ta praktyka twórcza pokazuje, że on, jak mawiał Mrożek, miał dość ścisły związek dupy z krzesłem, mówiąc krótko. I bardzo intensywnie pisał. Nie wyobrażam sobie pod jakimkolwiek wpływem siedzieć i przepisywać po raz 20 ten sam tekst i nanosić poprawki. Więc on po prostu szedł sobie w tango od czasu do czasu. 2 miesiące sobie trochę latał wyżej niż na poziomie chodnika, później siedział, intensywnie pracował. Ponoć jak pracował, nie pił w ogóle i jestem w stanie w to uwierzyć. Więc trochę jest w tym legendy takiej pijackiej. Zresztą wojaczek bardzo dobrze eskortował na tamte czasy swoją legendę i dzisiaj pewnie byłby znakomitym youtuberem, influencerem i kimkolwiek innym. I zadbałby znakomicie o swoją, z jednej strony, renomę, no bo on przecież był bardzo spolegliwy w korespondencji z redaktorami czasopism, żeby go publikowali i tak dalej, ale z drugiej strony wiedział, co zrobić, żeby było o nim głośno. Więc z jednej strony pisał świetne wiersze, publikował je w najważniejszych pismach literackich, a z drugiej strony szedł do knajpy i wieszał szatniarza na haczyku, no i później miał problemy związane z jakimś tam kolegium, sprawami i tak dalej. No później był znowu chwilę grzeczny i żeby trochę o nim było więcej, no to wychodził sobie przez szybę, no taki był. Panie Konradzie, Karpowicz napisał, jest cytat któregoś z autorów antologii tej recepcji twórczości wojaczka, taką fundamentalną dla początkowej recepcji wojaczka, bo przecież to Karpowicz w gruncie rzeczy otworzył mu drzwi do wielkich salonów poetyckich w Polsce. Napisał, że poezja wojaczka jest w gruncie rzeczy świadomą autoterapią. Zgadza się pan po latach z tym takim otwierającym recepcję tej twórczości powiedzeniem? Bo to z jednej strony szeroko pokazuje to powiedzenie, troszeczkę chyba zawęża. Czy problem chyba jest taki, że my w pewnym momencie źle zaczęliśmy rozumieć jakby praktykę literacką. No to znaczy to stwierdzenie Karpowicza, wprowadzające czy jakoś oświetlające twórczość wojaczka, miałoby jakieś uzasadnienie. Podobnież jak każda aktywność twórcza ma tego rodzaju uzasadnienie, nawet jeśli my sobie tego nie uświadamiamy. No bo jeśli ktoś mówi, że pisanie jest sensem jego życia, no to równie dobrze można powiedzieć, że jest to jednak jakaś forma terapeutyczna, tak bym powiedział, nie? Czy jakieś zajętości. Natomiast to rozpoznanie moim zdaniem zrobiło trochę krzywdę wojaczkowi,
Bo z jednej strony on rzeczywiście miał świadomość i mówił wprost, zwłaszcza w dzienniku psychiatrycznym czy w listach, że pisze po to, żeby żyć. Nie żyje po to, żeby pisać, tylko pisze po to, żeby żyć. Więc pewnie taka idea fix gdzieś mu tam przyświecała, natomiast to było tak porządnie zrobione. To nie jest poezja tylko i wyłącznie strzewi, ale to jest poezja pełna rygorów formalnych, można by było tak powiedzieć. Nie jest Nikiforem poezji polskiej, tak. Jakby się mogło wydawać, że upojeniu pijackim, prawda, siądzie i machnie wiersznie. To jest stylista cyzulujący każdy przecinek przecież. Tak, no i to jest dość skomplikowane. To jest tak samo jak cała dyskusja, czy Wojaczek musiał popełnić samobójstwo, ponieważ tyle razy zapowiadał własną śmierć w wierszach, że stał się zakładnikiem jakby pewnego mitu, który mitu założycielskiego samego siebie, który najpierw wymyślił, a później się przeraził, że go wymyślił, no i musiał coś z nim zrobić. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Nie nazwałbym tego autoterapią, ale rzeczywiście takie właśnie określenie. Bereza kiedyś mówił o życiopisaniu. Ja w Antychryście napisałem o śmierciopisaniu. Natomiast wspomniany Zbigniew Mikołajko poszedł jeszcze dalej i to jest jeszcze lepsze określenie, bo powiedział o śmierciobyciu, trochę bawiąc się tymi określeniami. No, coś takiego jest i myślę, że Państwo, mając mniej lub bardziej traumatyczne doświadczenia o swoich życiorysach, znaliście kogoś albo kogoś, kto znał kogoś, kto popełnił samobójstwo. Jak mówią znawcy tematu, są osoby, które jeśli chcą to zrobić, to po prostu zrobią bez względu na wszelkie terapie i różnego rodzaju sytuacje. I myślę, że to był kazus Wojaczka. To znaczy myślę, że on wcześniej czy później by to zrobił. Natomiast czy gdyby nie pisał wierszy, to zrobiłby to wcześniej albo czy zrobiłby to później, trudno orzec. Zresztą te rozpoznania Karpowicza, jedne były bardziej trafne, drugie mniej trafne, w większości trafne, ale też no, pamiętajcie Państwo, że tam już w pewnym momencie, poza tym, że oczywiście Wojaczek nazywał Karpowicza mistrzem mowy polskiej i składał mu różnego rodzaju hołdy i sporo Karpowiczowi zawdzięczał, tam już w pewnym momencie też dochodziło do sytuacji takiej, że Wojaczek przychodził do redakcji Odry i już nie było mistrza mowy polskiej, bo się kłócili o to, czy pewne teksty będą opublikowane, czy nie. Natomiast to jest też kwestia nieopisana. Jest bardzo wiele rzeczy, to jest kurczę przerażające, no, że cały czas mówimy o tym Wojaczku. Mówimy o książkach, za którymi ja stoję, ale przecież cały czas pojawiają się jakieś prace magisterskie, prace licencjackie, doktoraty. A są tak banalne obszary, o których nikt nie napisał. Na przykład Tymoteusz Karpowicz i Rafał Wojaczek. Ale w kontekście jakby poetyki i wpływu. No przecież tak naprawdę całe instrumentarium Wojaczka, te wszystkie figury, gwiazdy i tak dalej, znajdziecie Państwo w nagrodzonym Nike tomie Karpowicza. Nagle się okazało, że to Karpowicz przejął instrumentarium Wojaczka. Zresztą nie on jeden. Wzajemne przenikanie. Nie ma do dzisiaj tekstu, chciałem, żeby był w tej antologii, nie ma do dzisiaj tekstu, który trochę opisywałby tą poetykę sezonu, czyli związki Wojaczka z Różewiczem. Nie ma tekstu, który dogłębnie analizowałby związki Wojaczka z Miłoszem, który był szalenie istotny. Grochowiak? Grochowiak, no w kontekście turpizmu pewnie tak, ale tutaj chyba nie było aż takich wyraźnych śladów czy tropów, za którymi można by było pójść, ale Wojaczek nosił w swoim portfelu, w którym nierzadko miał pieniądze, nosił wiersz Czesława Miłosza. I to jest bardzo ważny kontekst. Ja już nie mówię o jakby wyraźnych śladach, które się pojawiają, czy parafrazach, które się pojawiają z Miłosza u Wojaczka. I to też nie jest sensownie opisane.
I takich jeszcze co najmniej kilka ważnych elementów, o których warto by było powiedzieć, absolutnie nie zostało opisanych. Ja już trochę nie mam serca do Wojaczka, znaczy w sensie do pisania, nie? To znaczy na razie... Oddał pan kilkadziesiąt lat w sumie, można powiedzieć, Wojaczkowi na razie. Właśnie, niech teraz... Dlatego ja też tutaj przerwę ten nasz fragment rozmowy, chociaż nie do końca. Dlatego, że jeszcze wrócę do Karpowicza i do tego jego określenia jako autoterapii, bo gdyby iść tą tropem tak już zupełnie brutalnie do końca, można powiedzieć, że gdyby... Który byłby momentem dla Karpowicza moment przestania pisania przez Wojaczka? To znaczy już tak dużo napisał, że tak znormalniał i możesz przestać pisać, to byłby normalny wariat wtedy, a nie twórca. A nie nienormalny wariat. Tak. Ale wracając teraz do tropu, który się sam nasuwa, jeśli mamy tutaj na stole, no mam na stole dwie, ale w podtekście mamy trzy książki, czyli Rafał Wojaczek, Konrad Wojtyła, w dalszym tle Zbigniew Mikołajko. Proszę powiedzieć, ile z myślenia o poezji Wojaczka jest w pana wierszach, bo jest pan poetą osobnym, innym niż Wojaczek zdecydowanie, ale coś jednak zostało. Tak czytam to czasami i widzę, że tak, ale jest to przetrawione, jest to inne. Ile jest? I czy dla pana pisanie poezji jest autoterapią? Zapytał poeta. Pamiętam, zresztą ostatnio przez zupełny przypadek szukałem jakichś dokumentów i znalazłem pierwszy tekst, który kiedykolwiek ktoś o mnie napisał. To był tekst w 2001 roku, chyba zaraz po debiucie, jak zostałem stypendystą prezydenta Zielonej Góry. W Gazecie Wyborczej pojawił się taki krótki artykuł z moim zdjęciem, poeta wojaczkujący. Ja się tak przeraziłem wtedy tego wojaczkującego. Oczywiście w pierwszym tomie debiutanckim tam jest trochę wojaczka, ale to jest pierwszy i ostatni raz. To znaczy ja już wtedy sobie zrobiłem taką autocenzurę. Jak cokolwiek kojarzyło mi się tylko z wojaczkiem, to wykreślałem i starałem się, żeby tego wojaczka było jak najmniej. To znaczy, mówiąc najkrócej, intencjonalnie staram się, żeby go nie było. Jeśli jestem na tyle wprawny, że sam u siebie tego wojaczka dostrzegam, to raczej go wyrzucam. A jeśli on jakoś się podskórnie pojawia, to tak, to trochę poza mną, ale też myślę, że może to być wynik też chodzenia na pewne skróty. To znaczy, kiedy się czyta moje teksty, no to pewne jakby koincydencje czy konotacje są samonarzucające się, nie? To znaczy, jak przeczytać książkę z wierszami kogoś, kto zajmuje się zawodowo wojaczkiem? No przecież najprościej przez wojaczka nałożyć, nałożyć ten pryzmat. Ja naprawdę od dłuższego czasu w ogóle nie wchodzę w dialog z wojaczkiem, nie wchodzę czy staram się nie wchodzić w te same rejestry, czy grać na tych samych akordach, więc mnie się wydaje, że go jest stosunkowo mało. Natomiast jeśli go nie ma formalnie tekstowo, to zapewne jest, ponieważ w dużej mierze jakby piszę o podobnych kwestiach. To znaczy, pisząc o śmierci, mając takiego patrona jak Rafał Wojaczek, czy pamiętając o takim patronie jak Rafał Wojaczek, trudno jakoś nie przymierzać jednego do drugiego. Pisząc trochę w kontekście religijnym, w takim, w którym ja piszę, czyli bardziej negującym, aniżeli potwierdzającym, no to też łatwo znaleźć jakby takie wierzchołki w polskiej literaturze, a jeden z tych wierzchołków absolutnie jest Rafał Wojaczek, do którego dość łatwo się odwołać. To znaczy ja uzmysłowiłem sobie dość szybko, że mogę paść ofiarą samego siebie i zostać zakładnikiem Rafała Wojaczka. I będąc w miarę świadomym autorem, postanowiłem, że sam się nie wywikłam.
tak, sam się nie wywikłam, ale mogę coś zrobić, to znaczy nie chcę być zakładnikiem Rafała Wojaczka. Jeśli ktoś bierze mnie za zakładnika tegoż, to jest problem tegoż. A ja się trochę z tego tłumaczę. I tylko tyle. Natomiast mówię, tych związków jest więcej, no, choćby poprzez Instytut Mikołowski, gdzie ja wydaję książki, a tak się złożyło, że głównie wydaję książki w Mikołowie, incydentalnie w Poznaniu, raz w Warszawie, nigdy w Szczecinie, tak się jakoś złożyło. Oczywiście też z rozmysłem, ale to o tym by rozmawiać trochę dłużej. Więc chciałbym mieć taką nadzieję, że tego Wojaczka jest mało. A czy poezja jest autoterapią w moim przypadku? No i tak, i nie. To znaczy wszystko zależy, jaką miarę przyłożyć. To znaczy ta książka, o której my rozmawiamy, ona wyszła jakby w szczególnym momencie. Jest też jakby dedykacja, która w jakiejś mierze tę książkę eskortuje. Prawdą jest, że większość tych tekstów, nie wszystkie, ale większość powstawała jakby w momencie odchodzenia mojej mamy. A to jest też dość jakby istotna kwestia. No dzisiaj mamy 20 września, za 3 dni miną 2 lata. Ale ja tę książkę też pisałem wcześniej, to znaczy mam też trochę wierszy, które komponując tę książkę po prostu do niej nie weszły, ale jak to chyba Maciek Melecki dobrze policzył, to jest moja książka po 6, tak? Po 6 czy po 7 latach, więc ja sobie książka tam... Książka poetycka. Więc ja sobie coś tam pisałem, natomiast jakby konteksty, okoliczności sprawiły, że ta książka jest taka, jaka jest, ale dziękuję za to, o czym Pan mówił na wstępie, że gdyby jakby nie to motto, a w zasadzie gdyby nie ta dedykacja, to można by ją było czytać absolutnie poza kontekstem i też mi na tym zależało. To znaczy ja staram się jakby moje własne życie tak mocno filtrować i pewne oczywiście fusy trafiają tylko do tych wierszy, ale jeśli którykolwiek z autorów powie, że nie ma go w żadnej jego książce, to uznajcie to Państwo za kłamstwo, no bo tak nie jest. Zwłaszcza w przypadku wierszy, to jest tylko kwestia tego, jak bardzo filtrujemy pewne treści. Nie wiem, czy w ogóle pisanie jest jakąś formą terapeutyczną? To znowu wracamy jakby do tego, o czym powiedzieliśmy w przypadku Wojaczka. No ja mam tak, że nie muszę wydawać książki co roku, co jest jakimś, myślę, dużym sukcesem, biorąc pod uwagę strategię i to wszystko, co się dzieje obecnie. Ja już nie mówię o tak zwanych autorach popularnych, którzy... No mamy takiego autora, nie? I jeden quiz, 50 książek w roku, jest taki autor, którego tylko jego książki można przeczytać, żeby się z tym quizem zmierzyć. Nie ma takiej potrzeby. To znaczy mnie się teksty piszą, może nie spadają mi tak jak kiedyś Olga Tokarczuk mówiła, że no, że ona chodzi i nic nie pisze, a później takie bieguni na przykład wiszą jej u góry i ona ma taką potrzebę, że właśnie to na nią spadło i ona tylko musiała spisać. No to ja tak nie mam, ale mam sytuację taką, że mogę sobie nie pisać i to praktykuję przecież. Mogę sobie nie pisać przez 4 lata na przykład, czy 5 wierszy i nagle sobie przez rok napiszę książkę. I to widać też jakby w tych przerwach, które zrobiłem, bo między tymi wierszami fatalnymi a Morze Boże minęło 6 lat. I minęło 6 lat jakby od takiej twardej książki. Doskonale Pana rozumiem. Pozwolę sobie tutaj własnym bonmotem się posłużyć, bo poeci bywają często pytani o to, czy poetą się jest, czy się bywa, prawda? A ja mam na to taki haczyk, taką odpowiedź, która brzmi tak. Bywa, że się jest. I ja myślę, że to jest też Panu bliskie. Bo intensywność bycia poetą dotyczy naszego życia. Myślę, że w Pańskim przypadku tak właśnie jest, ale to przecież wiadomo, że kupując chleb w sklepie, to niekoniecznie jak Stachura możemy powiedzieć, że w każdym momencie, jak poprosimy razowy żytni na zakwasie, to niekoniecznie to musi być poezja. Panie Konradzie... No, Wojaczek na takie diktum odpowiadał, że bywa się skrybą, czasem grafomanem. Ale to były inne czasy, wtedy można było być poetą.
pański tomik, jeżeli ktoś by dowiedział się, że jest tomem wierszy o mamie, znaczy z mamą w dedykacji, z mamą w myśli, w pamięci. Ja też pisałem wiersze poświęcone śmierci mamy, więc mówię o tym z panem tak, także właśnie jak poeta z poetą, a i także szczerze, jest inny od mojego, bo pan, tak właśnie powiedziałem, jest bardzo uniwersalny w tej swojej poezji i pan dotyka człowieczeństwa, generalnie biorąc, człowieczeństwa, problemu śmierci jako zjawiska wpisanego w nasze życie, ale nieoczywistego. Nie ma tutaj, tak jak powiedział Zbigniew Mikołajko, to bardzo ładnie na początku ujmuje w tym posłowiu, że ani krztyny tu konsolacji, prawda? Ale także rozpacz nie umie odnaleźć dla siebie miejsca, jest niezdarna i nieporęczna. Krztusi się od żalu, który nie daje się wysłowić, który jest zawsze nienależyty, na swój sposób kaleki, na swój sposób mizerny. Ja myślę, że poetyka, którą pan przyjął od pewnego czasu bardzo świadomie, konsekwentnie i bardzo twórczo, czyli ten właśnie szeroko rozumiany, chociaż nie lubię tego słowa, lingwizm, czyli takie poszukiwanie w słowie, łamanie słowa, bawienie się słowem to złe słowo, ale właśnie łamanie słowa, drapanie się słowem, drapanie słowa od środka, to wszystko akurat w tym tomiku bardzo służy tej takiej wewnętrznej opowieści o czymś, co jest bardzo własne, bardzo intymne, bardzo delikatne, i mogłoby zostać zwulgaryzowane opowieścią kochana mama umarłaś, prawda? Już tak wulgaryzuje. Pan się nie kryje za słowami, pan właśnie się dodrapuje w nich prawdy o tym, co się wydarza z nami wszystkimi. Chociaż ktoś, kto właśnie mówi, czytałby, chciałby dowiedzieć, że to będzie taki pamiątkowy tomik wierszy poświęcony mamie, powie, no dobra, ale tutaj sam pan zresztą mówi, to nie jest ładne, to jest brzydkie, prawda? To pejzaż, który się otwiera, jest, to jest tutaj, no nie znajdę tego, wiesz, o, zresztą pierwsze słowo, nie znajdziesz tu nic dobrego, tylko wiązki światła ciemne. To tutaj nie jest, to nie są treny Kochanowskiego, który zaczyna straszliwym krzykiem, ale dochodzi do pewnego rodzaju pogodzenia się. Urszulko jednak wzbogaciłaś mnie, napisałem treny. Był taki kiedyś jeden z reżyserów, którego nazwiska nie przypomnę, opowiedział mi taki wredną anegdotę, jak to siedział Kochanowski, drapał się piórem po głowie i nic nie wiedział, co napisać, nic nie wiedział, co napisać, a w końcu mówi: Urszulko! I z takim diabolicznym uśmiechem i to ten reżyser, aktor opowiadał. Więc w pańskim przypadku nie ma tu takiego, no, ośmielę się użyć słowa, wulgarnego żalu. Pan z tym żalem, nie chce się pan tego żalu pozbawić. Pan go traktuje jako narzędzie do poznania siebie i poznania świata. No pewnie tak jest. Zresztą wszystkie doświadczenia traumatyczne w jakiejś mierze są zuniwersalizowane. To znaczy prędzej czy później każdy z nas, albo jedni wcześniej, drudzy później, jakby mierzą się z kwestią odchodzenia, straty, śmierci i czeka to każdego z nas. Każdy poeta mógłby napisać książkę dobrze państwu znaną pod tytułem Matka odchodzi, ojciec odchodzi, by wrócić chociaż do Różewicza. I tutaj jakby dochodzimy do kwestii, no nie chcę powiedzieć pewnego wyrachowania czy pewnego cynizmu, to znaczy przeczytanie setnej książki o tym, że autorowi zmarł ktoś bliski albo ktoś odszedł, jakby no, sprawia, że to nie jest dla nas, przepraszam, że tak mówię, ale to nie jest dla nas atrakcyjna propozycja, mówiąc najkrócej. A z drugiej strony jedyne, co możemy jakby z tym wszystkim zrobić, to poszukać jakiegoś sposobu, by o tym opowiedzieć, jednocześnie pamiętając o tym uniwersalizmie. I to jest chyba najtrudniejsze, to znaczy z jednej strony jakby podjąć ten temat, a z drugiej strony nie popaść w banał, nie napisać po raz 500 tego samego. A też może jest tak, że po prostu czasami zwyczajnie brakuje jakby słów i liter w słowniku, żeby pewne rzeczy powiedzieć. I stąd pojawia się ten lingwizm, który to towarzyszy mi już trochę wcześniej.
taki dość mocno wyciągnięty z Wirprze, trochę też Skarpowicza. Ale mam wrażenie, że skizofrenia nie jest aż tak bardzo pod tym względem wyróżniająca się. Ja pamiętam, jak wyszła ta książka, Krzysiek Siwczyk mówi do mnie: słuchaj, do tej pory pisałeś książki lingwistyczne, a teraz napisałeś, nie wiem co to jest nawet. No dokładnie tak nie powiedział, ale mniej więcej taki był kontekst. Z kolei jak byłem w Zielonej Górze, bo dostałem za tą książkę Lubuski Wawrzyn Literacki, no to profesor Małgosia Mikołajczak, która pisała laudację, te kwestie podejmowała. Ponieważ mówiliśmy o tym, że się spotykamy w wielu różnych miejscach, więc się spotkaliśmy teraz w Odrze Wrześniowej, pan napisał o księgarniach, a tam się okazała recenzja. Tak, i pojawiła się tam recenzja Mirosławy Szot, która w pierwszym zdaniu pisze, że ta książka jest w ogóle tak trudna, tak hermetyczna, że ja sobie myślę, Matko Boska, gdybym ja napisał tak hermetyczną książkę, to co to by było w istocie. Więc mówiąc teraz o takiej już twardej robocie literackiej, ja naprawdę trochę uważałem, żeby nie przekombinować, a poza tym postawiłem sobie cel zupełnie odmienny. To znaczy, jak o trudnych sprawach powiedzieć jak najprostszym językiem. Widać, nie mam prostszego niż ten który wyszedł. Nawet mimo, że książka jest ciemna, nie brak u pana tego, co zresztą jest w ostatnich tomach, czegoś takiego jak poczucie będziemy, tak? Poczucie, do mikrofonu. Poczucie humoru. Ja tutaj mam taki ulubiony poczucie właśnie, jest taki wiersz, który Zbigniewowi Mikołajce dedykowany notabene i ostatnie jego wersy brzmią: jesteśmy zwarci, trwamy zauroczeni nagłym odroczeniem wyroku. Gdy wreszcie biorą cię za kogoś innego do nieba, w ogóle poczucia nie masz, humoru. Jest tutaj cały Konrad Wojtyła, uważam, bo i ta, w cudzysłowie, zabawa słowem, która jednocześnie jest gorzka, bolesna i odnosząca nas do bardzo wielu rejestrów interpretacyjnych, z drugiej strony w niewielu słowach takie bogactwo semantyczne. Bardzo to lubię w poezji i bardzo to cenię u pana. To jest coraz wyraźniejsze i coraz bardziej dojrzałe. W tych pana ostatnich wierszach, w tym tomiku i poprzednim również, to już nie ma pustej zabawy, żadnej. To są, każdym słowem pan płaci, krótko mówiąc. I chciałbym, żeby pan zapłacił także nam tutaj za obecność i może przeczytał ze dwa wiersze, jeśli by pan był miły, bo mówimy troszeczkę w próżni, a mimo, że tutaj jest nastrój taki jarzeniówkowy i wiersze się czyta lepiej przy świeczkach, ale niekoniecznie. Rafał Wojaczek by przeczytał i przy dzbanku wody, myślę nawet. On by wydeklamował. Ja niestety nie znam żadnego swojego wiersza na pamięć, to znaczy państwu nie wydeklamuję żadnego, ale mam też taką cudowną umiejętność, że gdyby ktoś mi coś z tego wiersza zabrał i bym go przeczytał, to bym wiedział, że czegoś brakuje. Drodzy państwo, rozumiem, że będziemy puentować to nasze spotkanie, ale chciałbym jeszcze dwa słowa o Zbyszku Mikołajce powiedzieć, bo najpierw wiersz. Dobrze, ja przeczytam ten wiersz. Dobrze. Przeczytam ten wiersz, który dzisiaj jest zupełnie innym wierszem niż wtedy, kiedy ja go pisałem. To jest wiersz dedykowany Zbigniewowi Mikołajce, który no nagle okazał się wierszem raz profetycznym, a dwa jakby ta puenta, którą już państwo znacie z tego wiersza, jest już trochę inna. Dzisiaj w mojej zajmującej pracy czytałem esej Mikołajki o Ciorianie, gdzie on mówi, że jednak ma słabość do tego Cioriana, jednocześnie podnosząc ważne dla siebie kwestie związane ze śmiercią, pisał, że no, ten Ciorian to już ma szczęście, bo on wie, jak to jest po drugiej stronie, jak jest z tą gnozą i ma już jakby wiedzę absolutną. Kiedy ja pisałem ten tekst,
A to jest jeden z tekstów pisanych zdecydowanie wcześniej niż kontekst jakby stricte osobisty, o którym rozmawialiśmy. To pamiętam, że profesora bardzo ten tekst bawił jeszcze. Mnie też bawił, bo patrzyłem na to przez zupełnie inny pryzmat. Drodzy Państwo, mimo że znacie puentę, to przeczytam ten tekst, dobrze? Poczucie. Tylko jedna druga szansa, by paść i nie wstać. Życie to dziś wszystko, na co nas stać. A to i tak już nazbyt dużo, jak na śmierć. Góra błyska się i straszy. Rzekłbyś rdzawe rany po gwoździach. Igraszki wieczne i smutne. Liturgia Heilsbergu. Zapadnie żalu i krzyż, co mruczy o mroku do zmroku. Granit cięty światłem. Chmary chmur i cień, co stawia im opór. Na torach coś toczy się i drży. Rozkład do zbawienia może ulec zmianie. Objawy widać gołym okiem. Dusi nas życie. Palimy. Spalamy się w prywatnych krematoriach. Trochę ognia z klapy marynarki, trochę żaru z zapalniczki, trochę pamięci w twardym pudełku astmy. A widzisz? Wyrocznie nie na nasze zdrowie i kieszeń. Gotujemy się. Jesteśmy zwarci. Trwamy zauroczeni nagłym odroczeniem wyroku. Gdy wreszcie biorą cię za kogoś innego do nieba, w ogóle poczucia nie masz, humoru. Tak. Zbigniew Mikołajko jest adresatem dedykacji właśnie do tego wiersza. Zbigniew Mikołajko też towarzyszył panu swoimi opiniami już na tym wcześniejszym etapie waszej znajomości, kiedy byliście jeszcze na pewną odległość, a teraz, i to właśnie dopowiemy na puentę naszego dzisiejszego spotkania, bardzo ciekawą, Zbigniew Mikołajko stał się częścią pańskiego planu twórczego. Mieścicie się razem w pewnym wspólnym widzeniu rzeczywistości, bytu, świata, religioznawca, ale o bardzo bogatej wyobraźni i o bardzo twórczy, jak pan sam odkrył, także znakomity poeta. To oczywiście wszystko wymyślił Zbigniew Mikołajko, tylko ja o tym nie wiedziałem, że on to wymyślił. Wszystko zaczęło się od tego, że ja wydawałem pod czerwień 111 wierszy. I mówiąc krótko, wypadało mieć tam jakieś sensowne posłowie. A sytuacja była taka, że w 2016 albo 2017 roku, chyba 2017, bo ostatnio wyliczyłem, że ta nasza znajomość, później już coś chyba więcej niż znajomość, trwała 7 lat. Poznaliśmy się na Festiwalu Miłosza w Krakowie. Poznaliśmy się w cudownych okolicznościach, bo skończył się dzień festiwalowy i zaczęła się noc festiwalowa, czy festiwal trwał dalej. W każdym razie skończyły się spotkania i tam w gronie paru osób, no byłem ja, Maciek Melecki, Krzysiek Siwczyk, Olga Tokarczuk, ktoś tam jeszcze i Zbigniew Mikołajko. No i poszliśmy gdzieś do jakiejś innej knajpy, która nie była knajpą festiwalową i tam sobie siedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. No i ni stąd, ni zowąd, nagle Mikołajko skojarzył fakty, skojarzył nazwiska i doszedł do wniosku, że on musi mieć selfie z Wojtyłą. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Wtedy to Mikołajko chciał, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie. Oczywiście szło też o dobry żart, że to on wybitny religioznawca. Właśnie, że z Wojtyłą sobie zrobić. I tak dalej. I tak zaczęła się nasza znajomość. No i było cudownie, fajnie rozmawialiśmy. On w międzyczasie wydał swoją debiutancką książkę, chociaż biorę to w cudzysłów, debiutancką książkę w Instytucie Mikołowskim. Też w 2017 roku. No i mieliśmy jakiś taki bardzo luźny kontakt. No i przyszło co do czego i wymyśliłem sobie, że jeśli ktoś ma napisać posłowie do tej mojej książki z wyborem wierszy, to byłoby dobrze, żeby to był Zbigniew Mikołajko, ponieważ nie będzie to recenzja stricte literaturoznawcza, mówiąc najkrócej. Poza tym mam takie nieodparte wrażenie, że
akurat literaturoznawcy najsłabiej czytają moje teksty, to znaczy wynajdują z nich oczywistości, a nie to, co jest dla mnie istotne. No i wymyśliłem sobie, że Mikołajko napisze to posłowie, tylko że to, że ja sobie wymyśliłem, to nic, bo Mikołajko nic o tym nie wiedział, że ja sobie to wymyśliłem, a goniły nas już terminy. No i miałem wszystko przygotowane, no i się zastanawiałem, jak profesorowi mam zaproponować, żeby on to posłowie napisał. No i tak się nosiłem i pamiętam, że gdzieś byłem na wysokości trzeciego drinka w domu i postanowiłem napisać do niego maila. I tak jak Państwu mówiłem, że dwa razy użyłem wulgaryzmu w rozmowie z profesorem, raz z tym wojaczkiem, mówiąc mu, że się nie godzę na to, że jego tekstu nie będzie. Czy możemy tutaj, Aniu droga, używać określeń z życia wziętych? Więc napisałem krótkiego maila. Szanowny panie profesorze, albo kochany panie profesorze, albo pan, albo kurwa nikt. Czy napisze pan posłowie do mojej książki? No i minęło mniej więcej 6-7 minut od maila, który wysłałem. Dostałem odpowiedź. Szanowny panie Konradzie, ukochany, oczywiście tak, z przyjemnością napiszę to posłowie. I rzeczywiście profesor napisał to posłowie, bardzo obszerne. W mojej trochę szarżował, bo porównywał mnie tam z Szymborską i tam bieguny odniesień były, powiedziałbym, bardzo obszerne, zawstydzające mnie, no ale no, taka jest wola komentatora. Napisał profesor to posłowie. Później przyjął też moją propozycję, żeby przyjechać do Szczecina. Zrobiliśmy w Trafo spotkanie promujące te książkę. Nie znam zbyt wielu autorów, dla których Zbigniew Mikołajko wsiadałby w pociąg i jechał 500 km, następnego dnia wracał, więc bardzo sobie to ceniłem. I tak zaczęła się nasza, jeszcze wtedy trudno powiedzieć, że jakaś taka zażyłość i bliskość. No w każdym razie okazało się, że nadajemy na tej samej fali, to znaczy interesują nas te same tematy, a jednocześnie gdzieś cały czas pojawiała się kwestia literatury i poezji, która dla profesora Mikołajki była niezwykle istotna. I tak się trochę przeplataliśmy. Raz ja go o coś prosiłem, żeby coś napisał, innym razem on mnie prosił, jakby wprawiając mnie w konfuzję, robił z Czarnym Karłem w Bydgoszczy taki serial Klekdy Polskie. To miało wyjść jako 13-odcinkowy serial, między innymi Agata Buzek, która była wtedy na topie, miała tam grać. No i ni stąd, ni zowąd na przykład dzwonił do mnie profesor Mikołajko, czy ja napiszę rekomendację do ministerstwa, żeby oni dostali pieniądze. Ja sobie siedzę, Matko Święta, ja mam pisać komuś takiemu? No ale mieliśmy właśnie takie różne dziwne przeloty. Później się, nie pamiętam, czy my się spotkaliśmy gdzieś w Mikołowie, czy nie spotkaliśmy się w Mikołowie, ale w każdym razie... Mikołajko to Mikołowie. Mikołajko w Mikołowie, tak. A jednocześnie jest piękna historia, bo przez większość życia, zwłaszcza na początku, jak jeszcze Mikołajko nie był Mikołajką, to przekręcali mu literę i robili z niego Mikołajkę. Niestety tak to było drukowane, o czym może jeszcze zdążę Państwu w 5 minut powiedzieć, żeby Was nie zanudzić. No i sytuacja była taka, że szukaliśmy pretekstów, żeby się spotkać w jakichś miejscach. Jak próbowaliśmy się spotkać, to zawsze nie wychodziło. I najpierw wyszedł tom Gorzkie żale, później Halsberg to miasto, wyszedł taki poemat Kwintet i ostatni tom Teraz i zawsze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten wiersz, który ja Państwu przeczytałem, on będzie zupełnie inny, jeśli będziecie kojarzyli teksty Zbigniewa Mikołajki, bo te gwoździe, liturgie Halsbergu i tak dalej są wyjęte z jego tekstów, dlatego o tym wspominam też jakby na innym poziomie. W każdym razie później się odmieniły role i to ja napisałem takiego obszernego blurba na ostatnią książkę Mikołajki Teraz i zawsze. On w międzyczasie się trochę oddzięczył, pisząc tekst do tej antologii już później. I jakoś tak, poza tym, że nadawaliśmy na tych samych falach, on też trochę... nawet nie tyle, że mi pomagał, co był bardzo wdzięczny, jeśli chodzi o moment pisania przeze mnie doktoratu i
pewne kwestie, jeśli potrzebowałem czegoś, nie wiem, z jego ulubionego Koheleta albo jakieś takie różne zawiłości religijne, to nie miałem problemu, bo wystarczyło, że zadzwoniłem i powiedziałem, że chciałbym napisać o takim i takim kontekście, nie wiem, Elohima na przykład i tak dalej, gdzie co znajdę. No i tak to się przeplatało i w 2022 roku wyszła ta książka Teraz i Zawsze, do której ja napisałem blurba i wreszcie znaleźliśmy doskonałą okazję, żebyśmy się mogli jakoś spotkać. I wtedy profesor Mikołajko wymyślił, że w takim razie zrobimy spotkanie u niego w Lidzbarku, ja przyjadę i poprowadzę to spotkanie z nim. A wcześniej prowadziłem to spotkanie w Mikołowie, albo później w Mikołowie, chyba później. No i pojechałem do tego Lidzbarka, do miasta przeklętego dla profesora. Jak czytaliście państwo, jak bądź skutecznie, to wiecie, jakie to było dramatyczne dzieciństwo, rozbita rodzina, mały Zbyszek najpierw traci brata i siostrę, matka go katuje, jest dzieckiem bitym, pełnym przemocy. To są traumatyczne całe historie. On zaprosił mnie do tego Lidzbarka pod pretekstem tego spotkania. I wtedy pokazał mi ten Lidzbark ze swojej strony. Pokazał mi wszystkie rzeczy w tym Lidzbarku, które były dla niego istotne, tylko ja wtedy jeszcze nie miałem o tym najmniejszego pojęcia. A to była heroiczna historia, bo jak państwo wiecie, Zbigniew Mikołajko palił święty dym, jak wiecie doskonale, a z drugiej strony przez w zasadzie większość swojego życia miał problemy z płucami, z astmą. No więc jak ja byłem w tym Lidzbarku, to tam był jakiś okropny upał, 30 stopni. Prowadzenie jakichkolwiek wędrówek w taką pogodę z zaawansowaną astmą i jeszcze spaleniem papierosów mniej więcej wyglądał tak, że przechodziliśmy 50 metrów, po czym przystawaliśmy. Profesor wyciągał papierosa, ja wtedy nie mogłem, bo byłem chwilę po operacji i on jak Cerber nie pozwalał mi wyciągnąć papierosa. Mówię, profesorze, to jednego bym zapalił. Nie, absolutnie nie, nie ma takiej możliwości. No w każdym razie pokazał mi dla siebie istotne miejsca w tym Lidzbarku. Łącznie z tym, że byliśmy na grobie jego rodzeństwa, pokazał mi miejsce, w którym został poczęty, pokazał mi miejsce, gdzie stał jego rodzinny dom i wszystkie takie istotne elementy. Ja sobie wtedy myślałem, że on się po prostu przejął bardzo rolą gospodarza i postanowił jakoś zaplanować mi czas rekreacyjny i pokazać to, co jest istotne w tym Lidzbarku. Dość wspomnieć, że po tym spotkaniu, co zdarzyło mi się pierwszy raz od czasów studiów, skończyliśmy to spotkanie autorskie i później siedzieliśmy na pomoście, takim moście, zwodzonym pomoście. I zakończyliśmy to posiedzenie, zdaje się, o 8 rano, a zaczęliśmy o 20. No i siedzieliśmy, gadaliśmy, tam się różne osoby też przyłączały do tej dyskusji. Ja sobie wyjechałem z tego Lidzbarka, porobiłem sobie trochę zdjęć, no popatrzyłem na pewne rzeczy. No i teraz już jestem mądrzejszy, ponieważ mniej więcej rok temu o tej porze, już tak na serio, a na mniej serio, może gdzieś w okolicach wakacji zeszłego roku, przyszło mi do głowy, żeby napisać książkę o twórczości poetyckiej Zbigniewa Mikołajki. To jest ciekawy przypadek, autor debiutujący w wieku 66 lat, Tomek Gorzkie Żale, wiersze zbierające teksty od lat 2012. Ostatni tom wyszedł w roku 2022, więc założyłem taka dekada pisania, trochę więcej niż Wojaczek o te parę chwil. Trzy książki z wierszami plus poemat. Mówię, to jest dobry pomysł, że napisać jakąś książkę o nim przy założeniu, i to jest bardzo istotne w kontekście jakby autobiograficznym i tego, o czym rozmawiamy, że jakby to wszystko, co profesor Mikołajko napisał poza wierszami w jakiejś mierze, może być dopuszczane przeze mnie jako komentarz do wierszy. Więc z jednej strony prosta sprawa, bo mały dorobek poetycki, a z drugiej strony przeogromna, bo potencjalnie spory komentarz.
I tak się nosiłem z tą myślą, żeby napisać książkę. No i też się nosiłem z myślą, żeby obwieścić tę wieść profesorowi. Jak to mu powiedzieć, że postanowiłem napisać o nim książkę. I mniej więcej tak, jak sobie teraz to przypominam, na wysokości września, października, chyba nie później, w zeszłym roku, powiedziałem mu, że zamierzam napisać o nim książkę. I nagle zaczęły mi się te wszystkie sytuacje zdawać jasne. Że on nie po to pokazywał mi te pewne miejsca, nie po to, nie wiem, wysłał mi zdjęcie na tym wózku, nie po to tam się wydarzały różne sytuacje, tylko on sobie przewidział, że ja napiszę o tym książkę, tylko ja jeszcze o tym nie wiedziałem, a on nie dopuszczał do siebie tej myśli. Przynajmniej tak mi się wydaje, że on miał taką cudowną cechę profetyzmu, to znaczy, jak Państwo wiecie, nigdy nie podchodził serio do różnego wróżbiarstwa, przepowiedni, różnych innych rzeczy, ale zdarzało mu się jakby wykonywać pewne gesty, czy pisać o pewnych rzeczach i nagle się okazywało, że to się stawało, mówiąc najkrócej. Więc ja to opowiadam teraz trochę anegdotycznie, ale mam wrażenie, że on sobie wymyślił już wtedy, kiedy mnie zaprosił do tego Lidzbarka, że może kiedyś ja napiszę o nim książkę. Tylko że ja o tym nie wiedziałem, może on do końca też tego nie wiedział. Tak, to nie musieliście o tym wiedzieć, ale było o tym wiadomo. Ale tak, gdzieś może rzeczywiście coś takiego było. Ja się trochę nosiłem z myślą taką, jak mu w ogóle o tym powiedzieć. Tym bardziej, że wcześniej też rozmawialiśmy o jakichś kwestiach mojej potencjalnej habilitacji, też mówiliśmy o różnych sytuacjach. No, był taki moment, ja to ewidentnie gdzieś tam odczuwałem, chociaż nigdy nie usłyszałem, że profesor Mikołajko miał do mnie jakiś żal, że nie był recenzentem mojego doktoratu. Ja to wiem, że miał taki trochę żal, bo nawet sam mi zaproponował, że jak coś, to on może być. No ale ponieważ były takie, a nie inne okoliczności, mój promotor uznał, że ma być dwóch literaturoznawców, więc religioznawca nie pasuje do tej układanki. Więc pewne rzeczy jakoś się tam wydarzały i ja doszedłem do wniosku, że dobra, może napiszę tę książkę, tylko jak profesorowi o tym powiedzieć. No i pamiętam, że podejmowałem kilka prób, żeby mu o tym powiedzieć, ale zazwyczaj było tak, że jak dzwoniłem do niego, żeby już mu o tym powiedzieć, no bo też byłem ciekaw, jak zareaguje, a poza tym pisanie o tak zwanym żyjącym autorze jest gorsze niż pisanie o nieżyjącym autorze. No bo zawsze żyjący może powiedzieć, że to wszystko stek bzdur i jest zupełnie inaczej. No i zadzwoniłem do profesora po raz któryś tam, jak już przebrnęliśmy przez opowieści, bo ja na przykład dzwoniłem do niego, żeby już mu wreszcie to zakomunikować. A on do mnie mówi, że właśnie kończy swoje wystąpienie, bo jedzie do Gdańska, tam ma taki referat, który się nie spodoba feministkom, bo on będzie mówił o czarownicach, a tak naprawdę czarownikach, dowodząc, że to tak naprawdę nie było tak, jak mówią przekazy historyczne, że więcej spalono czarowników na stosie niż czarownic. No i oczywiście zrobił mi szybki 15-minutowy wykład, jak to było tam w poszczególnych krajach. Jak ja już mu chciałem powiedzieć, profesorze, bo tutaj sprawy z wojaczkiem tak, ale zacząłem pisać książkę, no to jakoś się to urywało. Ale w końcu się udało i zakomunikowałem mu, że taką książkę zamierzam napisać. Żeby mieć w zanadrzu jakąś anegdotę na przyszłość, to powiem Państwu, jak wtedy zareagował. No ale w każdym razie zacząłem tę książkę pisać głównie w głowie jeszcze wtedy, natomiast no później przyspieszyły sprawy diametralnie, zwłaszcza po Nowym Roku, gdzie z tym zdrowiem było już tak sobie. W międzyczasie udało się zrobić tego wojaczka, w międzyczasie też no profesor wykonał tytaniczną pracę, bo ten esej o tej Ahad Ili, z tego co mi opowiadał, napisał w miesiąc.
Mówi, że zazwyczaj to by mu zajęło parę miesięcy, on to zrobił w miesiąc. Jeszcze w takiej formie, a w zasadzie braku formy, to jest naprawdę tytaniczna praca. No i później jakby obrót spraw państwo mniej więcej znacie. W międzyczasie też odebrałem telefon, że profesor chciałby się pożegnać, więc pojechaliśmy razem z Marzeną do Warszawy, więc jeszcze spędziliśmy trochę czasu w szpitalu razem, ale to chyba już było takie spotkanie na zasadzie takiej, że trochę podawaliśmy, że jest dobrze, mówiąc krótko, chociaż jeszcze mieliśmy jakąś nadzieję. No a później już to poszło zupełnie swoim torem. Ja rzeczywiście tę książkę powoli piszę, bardzo powoli ją piszę, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu dniach. Mam tego około 100 stron, natomiast co jest bardzo istotne, nagle się okazało, że to nie jest tak, że profesor Mikołajko zaczął pisać wiersze w roku 2012 i że skończył pisać te wiersze w 2022. W trakcie ceremonii pogrzebowej Henryk Holender, taki przyjaciel z czasów szkolnych, w trakcie takich wystąpień, bo było oficjalne pożegnanie tam w domu pogrzebowym, tam wyszło parę osób, które parę słów mówiło, ja też tam z wielkim stresem parę słów powiedziałem. No i nagle się pojawił Henryk Holender, jego przyjaciel, który ni stąd ni zowąd wyciągnął wiersz pod tytułem Rzym, twierdząc, że Zbigniew Mikołajko napisał ten wiersz w 1972 roku i on chciałby ten wiersz teraz w trakcie tej ceremonii przeczytać. No i sobie pomyślałem, no jak to? Przecież zadebiutował w 2012, a tu wiersz 72 roku, 4, przepraszam, 74, coś tu jest nie tak. No i teraz zobaczcie, jakim byłem paskudnym cynikiem, bo poczekałem, aż się skończy ta cała ceremonia pogrzebowa na cmentarzu. I poszedłem do tego Henryka, przedstawiłem się i powiedziałem, panie Henryku, ja tu piszę, czy zamierzam pisać książkę o profesorze, a pan tutaj przeczytał wiersz, czy ja mogę sobie zrobić zdjęcie tego wiersza z maszynopisu, który dostał w prezencie. A on mówi, że on przewidział taką sytuację, więc zrobiło mi się trochę lepiej, mimo że jakby sceneria cmentarza nie była dobra. On mówi, że przewidział taką sytuację i on ma na wydruku i mówi, że może mi dać jeden, to tam bliskiej osobie też, bo ma kilka. No i sytuacja była taka, że zmieniło się moje w ogóle myślenie na temat jakby Mikołajki poety. No bo się okazuje, że jak on w 74 roku napisał taki wiersz Rzym, to pewnie napisał coś więcej niż jeden wiersz. A jak przestał pisać na te bez mała prawie 50 lat, no to coś musiało się wydarzyć, że w 2012 roku znowu zaczął pisać wiersze, więc wydało mi się to jeszcze ciekawsze. No i teraz nie zdradzając tego, o czym Państwu mówiłem, jak zareagował profesor, kiedy ja mu powiedziałem, że będę pisał o tym książkę. On wspomniał o tym Ani Mikołajko, czyli swojej żonie, że ja będę pisał o nim książkę. A sprawy w okolicach kwietnia i maja przybrały dziwny obrót, bo też było wiadomo, że ja coś piszę, że Mikołajko wiedział o tym, że pisze, żona wiedziała o tym, że pisze. No i nagle pojawiła się też taka sytuacja, że no skoro piszę, to może dobrze by było zobaczyć, co tam było w papierach po profesorze. No i tutaj tytaniczną pracę wykonuje Ania Mikołajko. I żeby teraz nauczony doświadczeniem, bo już miałem taką sytuację, że kiedyś w miejscu publicznym opowiedziałem o pewnych rzeczach, dotyczyło to co prawda Wojaczka, kiedy zrobiłem taki mini wykład o związkach Rafała Wojaczka z Teatrem Grotowskiego i Apokalipsy z Configuris, a później ze zdumieniem przeczytałem tekst na ten temat autorki z moimi tezami. Więc tylko Państwu powiem, że się okazuje, że
Zbigniew Mikołajko był poetą od 1972 roku. W zasadzie nieprzerwanie pisał wiersze. Pisał wiersze także po 2022 roku, kiedy wydał tom Teraz i Zawsze. Przygotował do druku dwa tomy poetyckie, którymi nigdy nie zadebiutował. Jeden z wierszami z lat 75-88, drugi pisany w latach 90. Te zbiory wierszy są. Z innych wierszy rękopiśmiennych i takich, które udało się wydobyć, które nie były publikowane, jest tego mniej więcej około 150 nieznanych tekstów. I więcej nic Państwu na ten moment powiedzieć nie mogę. Jest się czym zająć, mówiąc krótko. Jest, ale to jest znowu wyzwanie i duża odpowiedzialność. To znaczy tutaj wszelkie decyzje będą zależały od pani Ani Mikołajko, która będzie musiała podjąć, pewnie razem podejmiemy takie decyzje, czy docelowo te teksty wydamy w osobnej książce. Ja na razie, pisząc swoją, robię to bardzo oszczędnie i z wielkim zastanowieniem, to znaczy głównie na prawach cytatu przywołuję wyimki z poszczególnych tekstów. Prawda też jest taka, i to już nie jest żadna tajemnica Poliszynela, że Zbigniew Mikołajko w latach 70. jako poeta brał udział w konkursach poetyckich. Na jednym z konkursów w Lublinie zajął pierwsze miejsce. W latach 70. publikował w Prometeju, w Widnokręgu, w Merkuriuszu i są wiersze publikowane, więc można rzeczywiście wrócić do Zbigniewa Mikołajki jako poety. Natomiast wielką tajemnicą odpowiedzi na to nie zna nawet żona. Jest to, dlaczego on tych wierszy na Boga nie publikował, a cały czas je pisał. Więc z jednej strony to było niezwykle istotne. Poezja zawsze była ważna, jak Państwo wrócicie do czegokolwiek, czyli do publicznych wystąpień profesora, czy do jego esejów, czy do jego wywiadów i tak dalej. On zawsze przywoływał kontekst poetycki. Zawsze wiersze były istotne. Więc tą wielką tajemnicą i tym wielkim pytaniem jest to, dlaczego ktoś, kto całe życie pisze wiersze, nie publikuje tych wierszy. A odpowiedź, że groziłoby to jakby prestiżowi akademickiemu i postawie autorytetu, nie do końca mnie przekonuje. To znaczy, tam musiało chodzić o coś zupełnie jeszcze innego. Albo to była kwestia aż tak bardzo intymistyczna i tak bardzo indywidualna, że chodziło jakby o sam fakt pisania, a nie upublicznienia, albo jeszcze o coś innego. Jeszcze odpowiedzi nie znam na to pytanie, ale... Tym ciekawsza będzie to książka. Bo to nie będzie tylko książka o poecie, ale o człowieku, który schował poetę w sobie i pytanie brzmi, dlaczego? Znaczy, roboczy chował, tytuł... Nie schował, roboczy, bo tak, tak, roboczy tytuł tej książki brzmi Stary Młody Poeta. I o ile ten pomysł na tę książkę Stary Młody Poeta wydawał mi się dość trafny od początku, czyli biorąc pod uwagę 66 rok życia, kiedy następuje oficjalny debiut. Jak Państwo wiecie, raczej poetycko się w tym wieku nie debiutuje w Polsce. Można debiutować prozatorsko. Do tej pory wydawało się, że Kazimierz Kuc chyba jako powieściopisarz zadebiutował najpóźniej, ale pojawiła się Halina Lizinczyk, która przebiła Kazimierza Kuca, więc te granice się szczęśliwie przesuwają, ale jako poeta nie ma w Polsce, ja nie znam, może to jest moja indolencja, ale nie znam poety w Polsce, który zadebiutowałby w wieku 66 lat, żeby nie była to grafomania. Kuśniewicz zdaje się miał tam 52 czy 3, kiedy wydał swój debiut poetycki, więc sam fakt opublikowania i wydania tak późno pierwszego tomu poetyckiego jest niezwykle interesujący. No stary, bo metrykalnie stary, a młody, no bo właśnie zadebiutował. Więc ja się chciałem bawić jakby tymi antynomiami i tą całą historią.
Natomiast się okazuje, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. No i bardzo dobrze, pan lubi tematy skomplikowane i nieoczywiste. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się też na tę książkę. Myślę, że Zbigniew Mikołajko też się cieszy na tę książkę, bo był człowiekiem i mroku, i poczucia humoru jednocześnie, więc myślę, że na wszelkie zabawy, które pan podejmie limity literackie, jest gotów. My przez ten czas wiele mówiliśmy o czasie, podczas naszego spotkania. Nie wiem, czy postarzeliśmy się o pół roku tylko w ciągu tych dwóch godzin, ale z pewnością moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo, ale też nie chciałbym Państwa cierpliwości tutaj nadużywać, mimo że słuchacie z ciekawością ogromną, tak jak i ja, mimo że z panem Konradem nieraz o tych sprawach rozmawiałem. To żeby się bliskie. Wytłumaczyć i żebyście mieli Państwo jakby poczucie dobrze straconego czasu, to po raz pierwszy mówię o tym publicznie. Publicznie wskazując jakby na rzeczy, o których do tej pory nie mówiłem, ponieważ sytuacja jest cały czas dynamiczna, trochę jak powódź, bo ja w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy byłem zalewany różnego rodzaju rękopisami, o których ani ja nie miałem pojęcia, ani żona nie miała pojęcia, nikt nie miał pojęcia. I nagle się okazało, że to moje mini wyzwanie jest przepotężnym wyzwaniem i też szalenie odpowiedzialnym. To tylko tyle chciałem powiedzieć, gdybyście Państwo wracali do domu. Macie Państwo newsa. A poza tym macie też potwierdzenie starej prawdy, że nie ma to jak dobra żona poety, która zawsze wygrzebie coś z archiwów i będzie dbała o pamięć autora. Proszę Państwa, zbliża się godzina 8. Mówiliśmy tutaj z panem Konradem wiele. Nie wiem, czy w tak szerokim aspekcie warto podejmować jeszcze jakieś tematy, ale być może macie Państwo takie pytania, które tak na szybko można byłoby rzucić i domknąć na nasze dzisiejsze spotkanie. Mrok zapada, nie wiemy, jaki jest wynik meczu Pogoń Legia, jesteśmy z tym wstrząśnięci, ale wały powodziowe w województwie powstają już, więc zdążymy do domu na suchą nogę chyba. Słucham bardzo, dysponuję tutaj mikrofonem. To jest tak zawsze taki konwencjonalny element spotkań autorskich i wiem, że bywa dla obu stron krępujący, ale jesteśmy tak serdecznym i sympatycznym niedużym gronie, że możemy sobie po prostu zadać takie pytanie, jakby się rozmawiało z panem Konradem bezpośrednio. To jest właśnie ten cudowny moment. Opowiem Państwu anegdotę, która jest genialna i ona zakończy te spotkanie. Było spotkanie z jakimś wybitnym pisarzem w Krakowie. No i tam przyszło sporo osób. No i gdzieś tam z tyłu w rzędzie też siadł Sławomir Mrożek. No i tam trwa spotkanie, no mniej więcej tak jak tutaj, godzina 50, wszyscy już czekają, żeby wyjść do domu. No i prowadzący, chcąc zachować się z klasą, mówi: drodzy Państwo, mamy wybitnego gościa, który przyjechał do nas z zagranicy. Może ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie? No i zapada taka niezręczna cisza, 5 sekund, 10, 15, 20 i nagle Mrożek z końca sali. Co słychać? Więc... Mają także inne niezręczne pytania, kabaret Elita, kiedyś popularny wrocławski, fingował takie właśnie jakieś spotkanie autorskie. Nie wiem, czy Kaczmarek siedział na scenie, ale miał kolegów usadzonych w miejscach publiczności i zgłosił się, nie wiem, Niedzielski, czy jak on się nazywał, Niedzielski. I mówił: ile pan zarabia? I tym optymistycznym akcentem. Tak, to jest... Możemy, ja Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie będę sobie musiał powtarzać tego, co mówiłem o Wojaczku, bo jak już mnie ktoś pytał, kiedy wreszcie skończę tę książkę o Wojaczku, właśnie tą swoją doktoratową, to cały czas odpowiadałem, że nie wiem, kto kogo prędzej wykończy, czy Wojaczek mnie, czy ja jego. Mam naprawdę wielką, wielką przyjemność. Może to jest jakaś, nie wiem, sadomasochistyczna przyjemność, bo jeszcze tak nie miałem, ale mam naprawdę wielką przyjemność spisania tego, co docelowo ma być książką o profesorze Mikołajce, i naprawdę po raz pierwszy w życiu, pisząc to, odpoczywam, co nie zdarzyło mi się do tej pory
Nigdy, co można brać za chciałem powiedzieć wróżbę, to Mikołaj by mnie zabił, co można brać za prognostyk, że taką książkę będę chciał przygotować i napisać. Będzie dużo też o Litzbarku, o biografii profesora, ale takiej dobrze pojętej. I tak wymyśliłem sobie już teraz na koniec Państwu powiem, że książka będzie miała trzy części. Pierwsza będzie trochę wprowadzać jakby w ten kontekst starego młodego poety, poczynając jakby od biografii Mikołajki, dochodzenia do bycia poetą. Druga część będzie taka, której Państwo nie będziecie musieli czytać, bo to będzie taki twardy background naukowy i interpretacje poszczególnych wierszy, ale za to będzie appendix. W ramach appendixu będzie bardzo dużo zdjęć Litzbarka i zdjęć, które posiadam, także profesora z różnych czasów i lat, młodości mniej lub bardziej zaawansowanej, bo są tacy, którzy twierdzą, że Mikołajko zawsze był stary, to nieprawda. Na deser będą cztery wywiady moje z profesorem Mikołajką i mam nadzieję, że uda się zrealizować pomysł, który założyłem, że będzie także kilka opowieści o profesorze, ważnych dla niego osób. Także jak ktoś będzie chciał pooglądać zdjęcia i jakieś takie obrazki. Ten pomysł bym wszedł. Gorzej by było jakby nie czytać, grozić śmiercią, albo ja zaraz zobaczę, co ja mam, że impotencją... A, patrzcie, mam te palenie, zwiększa ryzyko impotencji, nie? Czytanie zwiększa ryzyko. Też była taka sytuacja, kolega poszedł kupić papierosy i właśnie dostał takie z tym napisem, mówi, to ja poproszę z innym. Więc tak, no te papierosy no, okazały się być przeklęte, ale też profesor stoczył heroiczną walkę. Mało kto wie o tym, że naprawdę w ostatnich tygodniach starał się rzucić całkowicie. Pamiętam, jak odliczaliśmy wspólnie, że dzisiaj wypalił tylko 13, albo że 11. Już na sam koniec, no bo zawsze kwestia papierosów się musiała pojawić. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę na temat papierosów. To powiedział mi, że dzisiaj wypaliłby dwa. Ale mówi, że tak się podkurzył, że tak mu się chciało zapalić tego trzeciego i doszedł do wniosku, że bardziej by się jeszcze wkurzył, gdyby nie zapalił, niż gdyby zapalił. Ale to pokazuje skalę. Z dwóch czy bez mała trzech paczek dziennie do trzech papierosów. Ja bym nie dał rady chyba. Nie zagaduję Państwa. Bardzo dziękuję.